Tydzień temu mówiłem o tym, że to, czym ja będę się zajmował w czasie lata, kiedy będę głosił słowo, to przypowieściami Jezusa z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału. I temu wszystkiemu towarzyszy wspólny tytuł, który brzmi Tajemnice Królestwa. A więc na podstawie tych przypowieści, albo inaczej, na te przypowieści będziemy chcieli spojrzeć z tej perspektywy, co one mówią, co nam objawiają o Królestwie Bożym. Jezus użył bardzo prostych przypowieści po to, żeby przez te proste przypowieści pokazać nam głębokie prawdy i głębokie zasady, jakie funkcjonują w Bożym Królestwie. Tydzień temu zrobiliśmy taki fundament, który zawiera w sobie taką prawdę, że Królestwo Boże przychodzi w postaci słowa do serca człowieka. I żeby Królestwo Boże mogło wzrastać, żebyśmy w ogóle myśleli o wzroście Bożego Królestwa na ziemi, to pierwszym wymiarem tego jest to, że Słowo Boże musi wzrastać w nas. Że Słowo Boże musi wykonać w nas pracę, co oznacza, że my potrzebujemy być właściwą glebą. W Słowie Bożym jest życie. W Słowie Bożym jest siła wzrostu. My nie jesteśmy w stanie spowodować wzrostu sami z siebie, natomiast okazuje się, że naszą odpowiedzialnością jest to, aby usunąć przeszkody do wzrostu. Bo tak u nas uczy ta przypowieść o czworakiej roli, że w naszym życiu, w naszych postawach mogą być przeszkody, które powodują, albo inaczej, które zatrzymują wzrost i działanie Bożego Słowa w nas. A więc jakie są to przeszkody? Jakie są to postawy? O tym Jezus mówił w tej przypowieści o czworakiej roli. W zasadzie ona, wszystkie te cztery rodzaje gleby, a w zasadzie trzy, mówią o tym, jakie są przeszkody w naszym życiu mogą zaistnieć, które pomimo tego, że Słowo Boże dociera do nas, że jesteśmy słuchaczami Bożego Słowa, to to Słowo może nie wydać plonu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się pierwszym rodzajem gleby albo pierwszą postawą, która jest wyrażona takimi słowami. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, w 4 wierszu, 13 rozdział, 3 i 4 wiersz, czytamy tak. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. Wiemy już, że to, co on siał, to jest Słowo Boże. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. To jest przypowieść. Czyli Jezus dał nam taki obraz. Myślę, że zależało mu, żebyśmy mogli to zobaczyć. Ziarno rzucone, to jest to ziarno, w którym jest życie, w którym jest siła wzrostu, ale przylatują ptaki i wybierają te ziarno z tej gleby. To jest pierwszy obraz, który Jezus chce, żebyśmy widzieli. I na prośbę uczniów wyjaśnił tę przypowieść i wyjaśnienie tej pierwszej gleby znajdujemy w 19 wierszu, 13 rozdziału. Jezus wyjaśnia tak, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. I w tym wytłumaczeniu Jezusa chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na takie trzy główne stwierdzenia. Po pierwsze, Jezus powiedział, przychodzi zły. Przychodzi zły. A więc mamy tutaj taką pierwszą prawdę. Diabeł występuje przeciwko słowu zasianemu w moim sercu. Zawsze, kiedy dociera do mojego serca Słowo Boże, w różnym wymiarze. Czy to słowo, począwszy od jakby tego fundamentalnego słowa, słowa Ewangelii, wzywającego mnie do zbawienia, do pokuty. Później słowa, na przykład o chrzcie w Duchu Świętym, słowa o uzdrowieniu, słowa o życiu wiary.
zawsze, kiedy to dociera do mojego serca, to ja muszę rozumieć w moim życiu, że to działa w taki sposób, że przychodzi zły, żeby je wybrać. Diabeł występuje przeciwko Bożemu Słowu. Jego celem jest to, żeby to Słowo Boże nie zapuściło we mnie korzeni, żeby Słowo Boże we mnie nie wzrastało i żeby nie wydało owocu. Myślę, że to jest podstawowy wymiar duchowej walki, jaki toczy się w naszym życiu. To jest walka o Słowo. W moim życiu, w moim sercu. Przykład Jezusa. Jezus otrzymał Słowo z nieba. Przy chrzcie wodnym. Albo po chrzcie wodnym. To Słowo z nieba brzmiało tak. Oto jest mój Syn umiłowany, którego sobie wybrałem. Co się dzieje później? Później widzimy Jezusa na pustyni i przychodzi diabeł. I chce mu to Słowo wybrać. Całe jego działanie, wszystko co robił diabeł, miało na celu to, żeby wybrać to Słowo z serca Jezusa. I jego działanie brzmiało tak. Jeżeli jesteś Synem Bożym i te wszystkie pokuszenia, jakie diabeł stosował w stosunku do Jezusa, miały na celu to, żeby załamać w Jezusie wiarę w Słowo, które otrzymał od Ojca. I musimy rozumieć jedną rzecz, jeżeli chodzi o Jezusa, że wiemy o tym, że Jezus jest Synem Bożym, będąc na ziemi, był Synem Bożym, był w pełni Bogiem, ale równocześnie był Synem Człowieczym. I to, co robił na ziemi, to on robił w oparciu o wiarę w Boże Słowo. Czyli Jezus przeszedł albo funkcjonował na ziemi w taki sam sposób, jak my, jako nowonarodzone osoby, powinniśmy funkcjonować, możemy funkcjonować w oparciu o wiarę w Boże Słowo. Jezus wszystko, co uczynił, uczynił dzięki wierze. W to, że wierzył w Boże Słowo, że uwierzył w Boże Słowo i jego przekonanie czy tożsamość, że jest Synem Bożym, opierało się na tym, że otrzymał od Ojca Słowo i on w to wierzył i gdyby diabeł mu to zabrał, załamałby się fundament dla jego funkcjonowania, dla jego życia. Ale dlatego jest to tak ważne i dlatego jedną z rzeczy, którą diabeł robi, to co już mówiłem, to on po prostu przychodzi i zabiera słowo, chce wybrać słowo w naszym życiu. Teraz druga rzecz. Komu diabeł zabiera słowo? Komu on może wybrać? Jezus powiedział w taki sposób, do każdego, kto nie rozumie. Do każdego, kto nie rozumie. Zobaczcie, jak to jest tutaj napisane w tym wierszu 19. Do każdego, kto słucha słowo o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. Nie rozumiem. I teraz, wiecie, to jest, myślę, bardzo ciekawe pytanie, brzmiące w taki sposób. Czy człowiek jest odpowiedzialny za zrozumienie słowa? Możemy powiedzieć tak. Jeżeli mu Bóg nie objawił, to co on może zrobić? Prawda? Co on może zrobić? Ale widzicie, to słowo, które my tutaj czytamy, nie rozumie, oryginalnie ma głębszą dynamikę, bo ono brzmi w taki sposób. Do każdego, kto nie pragnie zrozumieć Bożego Słowa. Czyli możemy powiedzieć tak, że problemem tych, którym diabeł zabiera słowo, jest to, że oni mają brak pragnienia zrozumienia tego słowa. Ich problemem jest obojętność. Ich problemem jest pasywność wobec Bożego Słowa. Możemy nawet powiedzieć, że w pewnym sensie ich problemem jest zlekceważenie słowa. Że po prostu mają taką pasywną, lekceważącą postawę w stosunku do słowa, które słyszą, które dociera do ich serca. Zobaczmy przypowieści Salomona, drugi rozdział, od 1 do 5 wiersza. Przypowieści Salomona 2,
od 1 do 5 wiersza, strona 704. Poczekam na was, przeczytamy razem ten fragment. Znaleźliście? Możemy czytać? Od razu tak na 100%, tak? Dobra. Nie będzie potrzeba drugi raz. No to dobra, to czytamy. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Wtedy zrozumiesz. Możemy to powiedzieć razem? Wtedy zrozumiesz. Kiedy? Kiedy? Zwróć uwagę, jakie tutaj są określenia. Po pierwsze, jeżeli przyjmiesz. Więc posłuchajcie, przyjęcie to nie jest coś takiego, że po prostu to słowo w jakiś sposób tam ci wpadnie do serca. Przyjęcie wymaga ode mnie przychylnego nastawienia. Przyjęcie wymaga ode mnie, że ja z pewną otwartością wychodzę na słowo. W stosunku, w relacjach z ludźmi ja mogę mieć postawę przyjmującą albo odpychającą. Potraficie rozpoznać ludzi, którzy mają postawę przyjmującą albo odpychającą? Tak? Można to w jakiś sposób rozpoznać. W duchowej rzeczywistości działa tak samo. Ja albo mogę mieć takie nastawienie przyjmujące otwartości na Boże Słowo, albo po prostu mogę być zamknięty na Boże Słowo. Następna rzecz, która jest tutaj w tym fragmencie, inne słowo, zachowasz. Czyli słowo zachowanie oznacza, że ja podejmuję jakieś celowe, świadome działanie, że to, co przyjąłem, ja chcę to upilnować w swoim życiu. Że ja chcę to upilnować, żeby to nie zostało stracone, żebym tego nie zgubił, żebym zachował dla siebie wskazania, jakie Boże Słowo przynosi do mojego życia, jakie daje mi. Następne określenie, nadstawiając ucha. Zobaczcie, wszystko to mówi o moim takim świadomej postawie, celowym nastawieniu, że ja jestem zdeterminowany w stosunku do Bożego Słowa. Biblia mówi, pilnuj swoich kroków, kiedy przychodzisz do domu Bożego i nastaw się. Możemy powiedzieć to słowo? Nastaw się. Wiecie, co tam jest napisane dalej? Nasłuchanie. To jest w Księdze Kaznodziei Salomona. Nastaw się na słuchanie. Ale widzicie, to jest ważne, z jakim nastawieniem ja podchodzę do Słowa Bożego, z jakim nastawieniem przychodzę w miejsce, gdzie jest zgłoszone Boże Słowo, na co jestem nastawiony. Następne określenie, zwracając serce do rozumu. Ja wiem, że my często mówimy o tym po prostu o szczerości serca, ale my musimy rozumieć, że nie wszystko, co w moim sercu jest właściwe. I te wytłumaczenie, ja po prostu jestem szczery w sercu, to nie oznacza, że moja szczerość, to co jest szczere w moim sercu, że jest prawdą, że jest właściwe. Bo ja mogę szczerze wierzyć w kłamstwo. Ja mogę szczerze robić niewłaściwe rzeczy. Ja mogę powiedzieć, że to zrobiłem w szczerości, tak? Może mogę powiedzieć, nie miałem złych intencji. Ale to nie,
Nie zmienia tego faktu, że ja szczerze mogę się mylić. Dlatego jest napisane, ja muszę swoje serce nakłonić, gdzie? Do rozsądku, do rozumu. Oczywiście ten rozum, nie chodzi o rozum ludzki, ale o tą prawdę, jaką Boże Słowo objawia. To jest ten rozsądek w Bożym Słowie. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, to słuchajcie, to nie są wyrażenia mówiące o pasywności w naszym życiu. Jak będzie, tak będzie. Ja muszę pragnąć, ja muszę pragnąć, ja muszę gdzieś zmierzać. Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz. A więc wiesz, zrozumienie słowa nie działa na tej zasadzie, jak to mówimy czasami w takim przysłowiu, może je znacie, trafiło się mu jak ślepej kurze ziarno. Prawda? Czyli jakiś taki niezwykły splot okoliczności i mu się trafiło. Nie, w duchowej rzeczywistości, duchowa rzeczywistość nie działa na zasadzie trafiło ci się. To nie jest los na loterii. Wygrasz albo nie, po prostu nie miałeś dzisiaj szczęścia. Nie, w duchowej rzeczywistości, w Królestwie Bożym działa ta zasada, że jestem zdeterminowany i pragnę wniknąć w Boże Słowo. Że ja chcę wniknąć w Boże Słowo, że ja nie jestem obojętny. Że po prostu nie siedzę z obojętną miną, z obojętną postawą i po prostu coś mi się tam wydarzy albo się nie wydarzy. Nie, ja potrzebuję mieć w sercu nastawienie na, że ja chcę, że ja pragnę. Nie mogę być pasywny, nie mogę być obojętny. Wtedy zrozumiesz. I dlatego to, co próbujemy robić, to jest jeden z powodów, które próbujemy robić, że do słowa, które głosimy w zgromadzeniu, zachęcam, odnieście się na grupach, porozmawiajcie to, przetrawcie to, bo to nie chodzi tylko o to, żeby słowo było głoszone, ale chodzi o to, że my podejmujemy wspólną drogę, wspólny wysiłek, żeby to zostało utwierdzone w nas, żeby diabeł tego nie zabrał, żeby diabeł nie wykradł tego. I teraz następna rzecz. Kto nie rozumie słowa? Co to Jezus powiedział i ich określił w jakiś sposób? W tej przypowieści Jezus powiedział tymi, gdzie oni są, na drodze. Tymi na drodze. A niektóre tłumaczenia, i mi to bardziej się podoba, jakby wydaje mi się, że bardziej oddają tę rzeczywistość, oddają to w taki sposób, tymi przy drodze. Albo tymi obok drogi. Przy drodze, albo obok drogi. Droga jest to obraz tego, że gdzieś zmierzasz. Że idziesz w jakimś celu. Że coś chcesz w życiu osiągnąć. Posłuchajcie, słowo wytycza drogę. Tak? Zgodzicie się z tym? Słowo nie jest po to, jak mówiłem tydzień temu, żeby dać nam wiedzę, ale słowo wytycza drogę dla naszego życia. Słowo wytycza drogę, w jaki sposób mogę być zbawionym. Słowo wytycza drogę, jak powinienem żyć. Słowo wytycza drogę, jakie powinien mieć postawy. Słowo wytycza drogę, jak powinienem zachowywać, jaką postawę wobec różnych okoliczności w moim życiu. Słowo wytycza drogę, jak powinienem się rozwijać, jak powinienem wzrastać. I zawsze wspólny mianownik to jest taki, że jest to droga wiary. Że jest to droga wiary. Słowo wytycza drogę wiary. I teraz my nie jesteśmy w stanie zrozumieć słowa na zasadzie szkolnego uczenia się, ale na zasadzie doświadczenia. My potrzebujemy doświadczyć słowo.
a nie doświadczysz tego słowa, będąc tylko takim akademickim studentem. Ja mogę doświadczyć rzeczywistości słowa, prawdziwości Jego słowa, jeżeli ruszę tą drogą wiary, które słowo wytycza dla mojego życia. Więc widzicie, ci, którzy są przy drodze, to są właśnie ci, którzy słuchają słowa, ale tak naprawdę ani nie mają tego nastawienia, żeby wniknąć w słowo, ani nie mają tej decyzji, żeby pójść tą drogą słowa, które ono wytycza dla ich życia. I wtedy szybko przychodzi diabeł i cyk, zabierze to. Wybierze to z twojego serca. Mogę słuchać mnóstwo słów, dobrych słów. Mogę odkrywać wspaniałe rzeczy w Biblii. Mogę słuchać świetnego nauczania, pełnego namaszczenia. Ale jeżeli to tylko będzie słuchanie bez wykonania, to ja nigdy nie doświadczę prawdziwości tych słów. Ja nie będę w stanie zrozumieć tego, co Biblia mówi, co nauczający mówią, jeżeli nie pójdę za tym słowem, nie wkroczę na drogę wiary. Słowo zawsze wytycza drogę dla mojego życia. Zobaczmy na Abrahama. Pierwsza księga Mojżeszowa. 12 rozdział. Od 1 do 4 wiersza. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ja ci wskażę. To jest słowo od Boga. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także stanie się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To jest obietnica. To jest obietnica. Ale zwróćcie uwagę, co to spowodowało w życiu Abrahama. 4 rozdział. Przepraszam, 4 wiersz. Abram wybrał się gdzie? Powiedzmy jeszcze raz. Abram wybrał się w drogę. Czy on rozumiał, co się dzieje w jego życiu? Czy potrafił wszystko wytłumaczyć? Tak? Więc on nie rozumiał tego. Co to słowo oznacza? Widzicie, zrozumienie to nie oznacza wiedzy, ale zrozumienie, my doświadczymy zrozumienia, punktem wyjścia jest nasza wiara w słowo. My musimy wyjść w drogę. Wyobraźcie sobie Jezusa, który mówi do Piotra: Piotrze, możesz wyjść z łodzi i chodzić po wodzie. A Piotr mówi: ale jak to się stanie? No i wyobraźcie sobie Jezusa, który stara się Piotrowi wytłumaczyć, jak to się stanie. Tak, tak. No słuchaj, Piotrze, jeżeli staniesz, to ta woda się tam nie załamie. Jakieś tam aniołowie będą cię podtrzymywać. Jest to niemożliwe, żeby tego wytłumaczyć. Piotr otrzymał słowo i on musiał wyjść z łodzi, ruszyć w drogę, które to słowo wytycza. I idąc tą drogą, doszedł do spełnienia obietnicy. Dobrze? Widzicie, Abraham otrzymał obietnicę, ale tak jak już mówiłem tydzień temu, nie otrzymał ją po prostu w gotowym produkcie. Zobacz, tutaj już jest ten naród, który z ciebie powstanie. I wszystkie narody, które są błogosławione w tobie, już to widzisz. Nie, Abraham musiał zrobić krok wiary i pójść tą drogą. I ta droga doprowadziła go, albo inaczej, w czasie tej drogi on nagle mu się stawało jasne. Aha, to taki sposób. Aha, to Bóg miał na myśli. Aha, to tak to działa. Wiecie, najpilniejszą rzeczą, którą wymaga słowo w naszym życiu, to żebyśmy mieli w stosunku do tego słowa posłuszeństwo wiary.
posłuszeństwo wiary. Ale nie mówię tu po prostu o takim religijnym, legalistycznym posłuszeństwie, tylko o wierze, która prowadzi do posłuszeństwa. Ja poddaję się słowu, ponieważ wierzę w Jego aktualność, wierzę w Jego moc, wierzę, że to jest Boże Słowo i wierzę, że chociaż nie rozumiem wszystkiego, ja idąc za tym Słowem dotrę do miejsca, gdzie to Słowo mi wytycze, ale ja muszę być w drodze. Jeżeli po prostu będę stał przy drodze, nie odpowiem na to słowo. Diabeł co zrobi? Przyjdzie i wybierze to słowo. Zobaczcie, jak komentuje to list do Hebrajczyków, 11 rozdział i 8 wiersz, jeżeli chodzi o Abrahama. Ósmy wiersz. Czytamy tak. Przez wiarę usłuchał Abraham. Możemy to powtórzyć? Przez wiarę posłuchał Abraham. Jeszcze raz. Przez wiarę posłuchał Abraham. Dlaczego Abraham posłuchał? Bo wierzył. Widzicie? My jesteśmy wezwani do posłuszeństwa wiary. I to odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii, gdzie jest po prostu wymagane posłuszeństwo literze. Że są jakieś kodeksy i tak dalej. A my jesteśmy wezwani do posłuszeństwa wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A teraz, żebyś uwierzył, tak? Nie możesz być pasywny. Musisz zaangażować swoje serce, musisz zaangażować samego siebie, aby wniknąć w słowo. Posłuchajcie, zobaczcie, jak można komuś wytłumaczyć, żeby zrozumiał Ewangelię. Dla nas wszystkich przecież wydaje się, że Ewangelia jest prosta. Zgodzicie się ze mną? Nie mieliście czasami takiego wrażenia, że wydawało ci się, że po prostu wyjaśniłeś Ewangelię najjaśniej i najprościej, jak mogłeś, sobie myślisz, po prostu każdy by to zrozumiał. A spotykasz się z reakcją co najmniej rezerwy. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie da się wytłumaczyć Ewangelii. Oczywiście my musimy ją głosić, ale pamiętajmy, że to, co my robimy, to jest sianie słowa. To jest ziarno. To jest ziarno. W tym ziarnie jest życie. Ale ktoś, kto chce, może zrozumieć, no jak to jest, no to co? To ja mogłem całe życie po prostu, albo ktoś jeszcze inny, jakiś przestępca, mógł całe życie żyć grzesznym życiem, podłym życiem i tak dalej. I przyjdzie do Jezusa i wyzna mu swoje grzechy i krew go oczyści z grzechów. Jaka krew? Gdzie ta krew jest? Przecież to było 2000 lat temu. Jak to działa? Spróbuj to zrozumieć. Spróbuj to wytłumaczyć. Nie jesteś w stanie. Ale zrób krok. Zrób krok w tą stronę, weź na tą drogę, zrób krok, odwróć się od swojego sposobu życia, zrób krok, przyjdź w wierze do Jezusa Chrystusa, zrób krok, wyznaj swoje grzechy, zrób krok, wyznaj Go jako Pana swojego życia i wtedy zobaczysz, jak to działa. Wtedy zobaczysz, jak to działa. Wtedy zobaczysz, co to znaczy mieć pewność przebaczenia grzechów. Jak to tak? No to co? Tutaj jestem obciążony i zrobię tam coś i już grzechy mi są przebaczone. Nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Zrób krok, zaufaj Słowu. No jak mogę zrozumieć, no, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać? Przecież kiedy daję, to tracę. Tak? Kiedy daję, daję mniej. Mam mniej. Nie wytłumaczysz tego. Weź na tą drogę. Weź na drogę obfitej hojności. Weź na tą drogę. Zrozumiesz, jak to działa. Co to znaczy, że mam przebaczyć?
No to co? Nie dość, że zostałem skrzywdzony, to jeszcze mam podjąć inicjatywę, żeby przebaczyć i tak dalej. No to w takim razie, no i te wszystkie inne rzeczy. Wiele razy to słyszałem, wiele razy to słyszeliście. Zaufaj. Zaufaj. Wejdź na tą drogę. Jeżeli starasz się to po prostu zrozumieć, diabeł tylko czeka na to i mówi, o, mogę to wybrać. Mogę to wybrać. Chronione słowo w moim życiu to jest słowo, na podstawie którego żyję. To jest chronione słowo. Na podstawie którego żyję, na podstawie którego się poruszam, na podstawie którego wierzę. To jest chronione słowo w moim życiu. Czyli stać przy drodze. A więc pierwsza przeszkoda do usunięcia, jeżeli chcemy, żeby Słowo Boże działało w naszym życiu, jeżeli chcemy, żeby Słowo Boże objawiało i demonstrowało się tymi wszystkimi owocami Królestwa Bożego, jeżeli chcę znaleźć Królestwo, jeżeli szukam Królestwa w swoim życiu, to pierwsza rzecz jest taka, że ja idę drogą Bożego Słowa w swoim życiu, nie jestem obojętny wobec Bożego Słowa, nie jestem pasywny wobec Bożego Słowa. I pierwszym krokiem, tak jak już powiedziałem, na tej drodze, jest krok w stronę Chrystusa. Jest krok w stronę krzyża. To jest pierwszy krok. I później następne kroki, które opierają się na Słowo Boże, które dotyka mojego serca. I wtedy Słowo Boże działa. Rozpoczyna swoje działanie. Co się dzieje dalej? No to w następnych przypowieściach. To w następnych przypowieściach. Starajmy się wniknąć. Dlatego zachęcam, czytajmy te przypowieści, módlmy się, nadstawmy swojego ucha, wezwijmy Boga, tak? Nie bądźmy pasywnymi, ale po prostu rozważajmy Boże Słowo, módlmy się i będziemy poznawać tajemnice Królestwa. Halleluja. A poznanie tajemnic Królestwa to nie jest wiedza, ale to jest to, że będziemy doświadczać tych tajemnic. Że doświadczymy tego bogactwa Królestwa Bożego, które jest nam dane w postaci słowa do naszego serca. Powstajmy do modlitwy. Hallelujah, glory Jesus. Habarada. Do tej pory poznaliśmy, kiedy mówimy o tajemnicach Królestwa, to mówimy o czymś takim, co jest zawarte w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Tam są przypowieści, o których Jezus powiedział, że one objawiają tajemnice Królestwa. I do tej pory powiedzieliśmy sobie o takich rzeczach. Po pierwsze, Królestwo Boże przychodzi do nas w postaci ziarna. I jeżeli chcemy, żeby Królestwo Boże się rozwijało, to to ziarno musi znaleźć miejsce w naszym sercu. A więc Słowo Boże w naszym sercu jest podstawą do tego, żeby Królestwo Boże mogło się rozwijać. Wiecie, ja się zastanawiałem, ja cały czas swoimi myślami jestem w tych przypowieściach i dzisiaj bym powiedział, że są to tajemnice Królestwa, ale tajemnice dotyczące tego, jak Królestwo Boże się rozwija. Oczywiście w tych przypowieściach nie ma mowy o wszystkich prawdach Królestwa, ale mam takie wrażenie, że Jezus chciał nam pokazać, jak Królestwo Boże się rozwija, jakie są zasady rozwoju Bożego Królestwa. I podstawowa zasada jest taka, Królestwo przychodzi w postaci ziarna Bożego Słowa i musi znaleźć miejsce w naszym sercu. A więc mam nadzieję, że nikt z was się nie obrazi, że powiem być może obrazoburcze stwierdzenie, jeżeli chcemy, żeby Królestwo Boże rozwijało się, to ja muszę być zapłodniony przez Ducha Świętego Słowem Bożym. Dokładnie moje serce musi być zapłodnione przez Ducha Świętego Bożym Słowem i nie mogę pozwolić sobie na aborcję. Tak? Żeby to Słowo Boże zostało wybrane.
Bo wiemy o tym, właśnie to jest to, czego dowiedzieliśmy się tydzień temu, że kiedy Słowo Boże pada na serce, to co się dzieje zaraz z pierwszą rzeczą, która się dzieje? Jezus mówi, uważajcie, bo przychodzi zły i je wykrada. I jeżeli ja jestem typem tego słuchacza, który jest przy drodze, to mówiliśmy, czyli osoba, która nie podjęła wysiłku, żeby zrozumieć Boże Słowo, żeby wniknąć w Boże Słowo, żeby zadbać, aby to Słowo Boże było zabezpieczone w moim sercu, przychodzi zły i wykrada to Słowo, mówiąc inaczej, dokonuje aborcji. I to jest jedna z przeszkód dla rozwoju Bożego Królestwa. Dzisiaj zajmiemy się drugą glebą, czyli drugim typem słuchaczy, o których Jezus powiedział, że to są ci, którzy są na opoce, na skale. I problemem tego typu słuchaczy jest to, że oni przyjęli słowo. Bo w pierwszej przypowieści jest mowa o ludziach, którzy w ogóle nie przyjęli słowo, bo diabeł zaraz wykradł. Ale są tacy, którzy przyjmują słowo i nawet Jezus mówi, z radością je przyjmują, ale nie mają stałej wiary. To jest drugi problem. Przeczytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Z dwóch miejsc spojrzymy na to, żebyśmy mieli taki szeroki obraz. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Przeczytamy wiersz 5 i 6. To jest przypowieść, którą Jezus powiedział. I w 5 i 6 wierszu Jezus mówi tak. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. I później Jezus wyjaśnia to w wierszu 20 i 21. A posianie na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Powiedzmy, zaraz z radością je przyjmuje. I my się cieszymy. Halleluja, chwała Bogu. Tak? Ale zobaczcie, co się dzieje dalej. Ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Tak? I kiedy gorszy się, po prostu odstępuje. I jeszcze spójrzmy na Ewangelię Łukasza, która również mówi o tym, o 8 rozdział. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział i przeczytamy tylko 13 wiersz, bo tam się znajduje coś, czego nie ma w Ewangelii Mateusza i Marka. W 13 wierszu czytamy tak, Jezus wyjaśnia. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, i tutaj jest to określenie, i w chwili pokusy odstępują. W chwili pokusy odstępują. A więc Jezus jakby mówi, że tym głównym problemem, jeżeli chodzi o rozwój Bożego Królestwa, kolejną przeszkodą jest niestałość w wierze. I tą niestałość w wierze Jezus nazwał, że to jest brak korzenia. Powiedział, korzenia nie mają. I chciałbym, żebyśmy sobie teraz pomyśleli o korzeniu, jak to się dzieje. Korzeń rośnie w dół. Prawda? I korzeń rozwija się w sferze niewidocznej. Jeżeli zasiałeś kiedyś ziarno, to czy widziałeś, jak korzeń rośnie? Nie, my wychodzimy i czekamy, aż pojawi się jakieś tam źdźbło, łodyga, natomiast my nie widzimy tego procesu ukorzeniania się. To się dzieje w sferze niewidocznej i ta prawda mówi coś bardzo ważnego do nas. Mówi o tym, że zanim Słowo Boże zacznie działać przeze mnie, to musi najpierw coś zrobić we mnie. I my tego nie widzimy. Dlatego my też musimy ostrożnie odnosić się do ludzi, których chcemy ocenić. Bo czasami sobie niektórzy mówią, o, takie wierzące albo takie nawrócenie.
Tak? Ale czytaliśmy tą przypowieść tego typu, że ziarno jest zasiane, to Marek napisał, i po prostu czy człowiek śpi, czy nie śpi, to ziarno pracuje. I w pierwszym kolejności ono pracuje wewnątrz. Tam musi się ukorzenić. A więc widzicie, czasami jakby takie entuzjastyczne przyjęcie słowa nie zawsze oznacza głębi. Widzicie, ja z perspektywy pastora tyle razy byłem zaskoczony i to polegało na tym, że widziałem ludzi, którzy po prostu nawracali się i wszystko wyglądało świetnie i temu towarzyszyły emocje i temu towarzyszyły łzy, a z drugiej strony widziałem ludzi, którzy po prostu przychodzą i tak jakby nic się z nimi nie działo. Po co on przychodzi, co on robi, co się dzieje i tak dalej. Wiecie, rzecz polega na tym, że wielu z tych ludzi, o których myślałem, że nic się nie dzieje, są stałymi, jeżeli chodzi o ich relacje z Bogiem, są stałymi, jeżeli chodzi o Kościół, a wielu z tych entuzjastycznych po prostu byli do czasu i ich nie ma. Oczywiście nie chcę teraz oceniać ludzi na podstawie reakcji, ale chcę powiedzieć, że nie zawsze ta entuzjastyczna osobowość oznacza, że jest głębia. Słowo Boże musi wykonać po prostu pracę w naszym życiu. Łukasz mówi w taki sposób, nazywa to, że jest to wierzenie do czasu. Wierzenie do czasu, czyli wierzymy do jakiegoś czasu. To są ci ludzie. Inną rzeczą, o której Jezus tutaj mówił, to mówił o zgorszeniu. To są ludzie, którzy gorszą się z Bożego Słowa. I to zgorszenie jakby następuje z trzech powodów albo w trzech sytuacjach. Jezus nazwał, że możemy się gorszyć z Bożego Słowa w uciskach, możemy się zgorszyć z Bożego Słowa w prześladowaniach i gorszymy się z Bożego Słowa w czasie pokusy. Tak? O tym powiedział Jezus. To odkrywamy w tej przypowieści. A więc niestała wiara, tak jak już mówiłem, to tak, jakbyśmy nie mieli korzenia w sobie. Królestwo Boże to jest ta tajemnica, myślę, którą Jezus chciał nam przekazać, żebyśmy to sobie jakby przyjęli do świadomości, że Królestwo Boże na ziemi rozwija się i demonstruje przez wiarę. Możemy to zapamiętać? Naprawdę, jeżeli sobie robicie notatki, zakreślcie to, zróbcie ramkę i tak dalej, bo to jest zasada. To jest zasada. To jest zasada. Jezus uczył nas zasad rozwoju Królestwa Bożego. I chciał powiedzieć tak, Królestwo Boże, posłuchajcie, w tych przypowieściach chciałbym, żebyście to sobie zapamiętali. Królestwo Boże rozwija się przez wiarę. Jeżeli nie ma wiary w sercu, to nie ma korzenia. Czyli nie ma niczego, z czego to Królestwo może wyrosnąć. Wiara jest pewnością. Tak nam mówi List do Hebrajczyków. Wiara jest silnym przekonaniem zbudowanym we mnie przez słowo. I to jest korzeń. Posłuchajcie, jeżeli ja mam w sobie tą pewność, jeżeli mam w sobie tą rzeczywistą wiarę zbudowaną przez Boże Słowo, to jest ten korzeń, z którego może rozwijać się Boże Królestwo. Jeżeli nie mam korzenia, to po prostu co z tego może wyrosnąć? To jest bardzo podatne na wszelkie różne przeszkody, trudności, utrudnienia. Przeczytajmy Ewangelię Marka, 11 rozdział, 23 i 24 wiersz. Ja przeczytam ten fragment z Nowej Biblii Gdańskiej, ponieważ to jest oddane tam bardziej coś takiego, na co chcę zwrócić uwagę. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 23 i 24 wiersz mówi tak. Zaprawdę mówię wam, że ktokolwiek by powiedział tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zawahałby się w swoim sercu, lecz by wierzył, że staje się. Tak? Tutaj w tych tłumaczeniach mamy, że stanie się. A tutaj Jezus mówi, że staje się. To, co mówi, zdarzy mu się, jeśli by to powiedział. I później w oparciu o to mówi to, co jest w 24 wierszu. Dlatego mówię wam,
we wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, wieście, że otrzymaliście, a wam się zdarzy. I to nie jest tak oddane w naszych tłumaczeniach, ale tutaj jest to stwierdzenie. Wieście, że otrzymaliście, a wam się zdarzy. Co to znaczy, że ja wierzę, że otrzymałem, chociaż tego nie mam, ale ja mam korzeń w sobie. Tak? To jest ten korzeń. To jest ta pewność. To jest ta wiara. Ja mam korzeń, z którego może coś wyrosnąć. Teraz Jezus powiedział, że przyrównał ziarno, że ziarnem jest słowo o królestwie. O czym mówi słowo o królestwie? Oczywiście można dużo rzeczy mówić, ale istota jest taka, że słowo o królestwie ogłasza dokonane dzieło Jezusa, Jego zwycięstwo i Jego panowanie. Tak? Możemy na to powiedzieć amen właśnie? Co to jest królestwo? O czym mówi królestwo? Że dzieło Jezusa jest dokonane przez krzyż, jest spełnione, wszystko się wypełniło, cena została zapłacona. On zwyciężył przez krzyż i przez zmartwychwstanie. Jako zwycięzca zasiadł na tronie, panuje w niebie, wszystko jest złożone pod Jego stopami. Taki mamy obraz z Bożego Słowa. I to jest królestwo. To jest po prostu panowanie Jezusa. To jest ta prawda o panowaniu Jezusa. Dlatego już to mamy. Dlatego już to mamy. Bo zwycięstwo dokonało się w Jezusie Chrystusie. Cena została zapłacona. I objawienie tej prawdy w naszym duchu jest źródłem tej pewności. Więc posłuchajcie, dzieci śpiewają sobie gdzieś tam, tak? Bo musimy się jakoś, jakby powiedzmy sobie, pogodzić, tak? Niech śpiewają i chwalą Boga. Posłuchajcie, więc widzicie, ja muszę mieć korzeń w sobie. Ten korzeń musi być zbudowany, że ja po prostu trzymam się słowa. Dlaczego? Nie mogę dopuścić do tego, żeby ono zostało wybrane, tylko żeby po prostu zapuszczało się we mnie, bo z tego wypływa pewne objawienie. Objawienie zwycięstwa Jezusa. My znamy definicje, poprawne definicje znamy. Tyle lat czytamy Biblię, chodzimy do kościoła, wszystko potrafimy powiedzieć, tak? Prawda? Możecie się zastanawiać, po co po prostu my tutaj słuchamy, my już wszystko wiemy. Ale sama wiedza nie jest rozwiązaniem problemu. Rozwiązaniem jest to, że my musimy mieć objawienie w swoim duchu i to jest źródłem naszej pewności i to jest ten korzeń. I to jest ten korzeń. Kiedy mam ten korzeń i chodzę w tej prawdzie, to tak jak Jezus powiedział, to mi się wtedy stanie. Brak wiary to brak perspektywy dla rozwoju królestwa. Posłuchajcie. Jeżeli nie ma wiary, tam gdzie nie ma wiary, Królestwo Boże się nie rozwinie. Nie ma perspektywy. Wiesz, najważniejszą rzeczą jest to, czy widzisz wiarę. Czy masz ją w sobie. Pierwsze pytanie, jakie staje przed tobą, kiedy masz jakieś przedsięwzięcia, to nie jest pytanie, czy masz odpowiednią ilość pieniędzy, czy masz właściwych ludzi, czy masz to, czy masz tamto. Pierwsze pytanie, kluczowe pytanie, czy mam wiarę? Czy mam wiarę? Bo jeżeli mam wiarę, a wszystkiego innego mi brakuje, to ja chodząc w wierze z tej wiary, z tego korzenia, po prostu wyrasta ta pełnia Bożego Królestwa. Mogę mieć wszystko. Ale jeżeli nie mam wiary, Królestwo Boże się nie rozwinie. Wiara jest podstawą. Wiara jest podstawą. Widzicie, i ja wierzę, że Duch Święty przypomina nam te przypowieści, chce nas wprowadzić w te prawdy, bo one są absolutnie fundamentalne. Jeżeli myślisz o rozwoju Bożego dzieła, to najważniejszą rzeczą, którą potrzebujemy, to jest wiara. Jeżeli myślimy o zdobywaniu, o wypełnianiu nakazu misyjnego, to, co my potrzebujemy, to mieć wiarę w swoim sercu, że to jest możliwe, że to się stanie, że w Chrystusie już mamy, że On ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, ma wszelką moc i dlatego my możemy iść i czynić ludzi uczniami, bo On panuje
I to jest główna rzecz, wiara. Że my nie możemy być pod wrażeniem tego, że tutaj jest taki ciężka sytuacja, że już po prostu nie da się w naszym kościele nic zrobić, że ludzie są tacy obojętni, a że tutaj jest taka religijność. To wszystko jest wielkie, ale Jezus jest większy nad tym. I to jest to, co Jezus chciał włożyć w nasze serce, kiedy mówił o wielkim nakazie misyjnym. On powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, dlatego idźcie. To jest punkt wyjścia, że musimy mieć to objawienie panującego Jezusa Chrystusa i wierzę w to, po prostu wykonywać Boże dzieła. Wiara. Wiara. Jeżeli jesteś liderem grupy domowej i myślisz o rozwoju swojej grupy, kluczowa rzecz, wiara. Czy chodzisz w wierze? Czy jesteś przez Ducha Świętego zapłodniony Bożym Słowem? Jeżeli myślimy o rozwoju kościoła dziecięcego, o powodzeniu, wiara, to jest główna rzecz. Potrzebujemy pomocników, tak jak Sara mówiła, ale my potrzebujemy desperacko wiary, bo przez wiarę dokonuje się Boże dzieło. Przez wiarę Królestwo Boże się rozwija. Zespół może siedzicie i myślicie, co teraz będzie z Krzysztofem, nie ma Krzysztofa? To jest wielkie utrudnienie, ale jeżeli macie wiarę w sercu, wiara. Jezus uczył wiary. Tak. To, czego On uczył, to uczył życia wiary. Zobaczcie, że nie prowadził uczniów w taki komfortowy sposób. Wstawiał ich w różnych wyzwaniach, w różnych konfrontacjach. Wszystko po to, żeby skonfrontować ich wiarę, żeby pobudzić ich do wierzenia. Gdzie nie ma wiary, nie ma perspektywy dla rozwoju Bożego Królestwa. List Jakuba, zobaczcie, pierwszy rozdział. Przeczytam od 6 do 8 wiersza. Ale niech prosi z wiarą, tak jest w 6 wierszu napisane. Niech prosi z wiarą. I to Jezus, i to, przepraszam, Jakub pisał w kontekście mądrości. Jeżeli komuś z was brak mądrości, tego nie czytam. Ale chodzi mi o tą zasadę. Niech prosi wiarą, z wiarą, bo to nie dotyczy tylko prośby o mądrość. Bo zobaczcie, jak dalej jest napisane. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że cokolwiek od Pana otrzyma. Widzicie to? Tutaj jest napisane, że coś, co oznacza cokolwiek, coś, cokolwiek. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, przy to niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, cokolwiek. Wiara jest fundamentem. 8 wiersz, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A więc na kilka rzeczy tutaj jakoś zwraca uwagę. Powątpiewanie. I to nie jest to, że w naszym sercu nie rodzi się walka. My toczymy walkę w sercu, kiedy wierzymy. Więc nie chodzi o tą walkę. Ale powątpiewanie polegające na chwiejności, na niezdecydowaniu. Chwiejność polega na tym, że dzisiaj jestem w tym miejscu, jutro jestem w tym miejscu. Dzisiaj wierzę, ale przychodzą, tak jak tutaj jest napisane, przeciwne fale. Jestem miotany przez wiatr. Czyli jestem zależny od okoliczności. Jak wiatr powieje, tak się czuję. Jak wiatr powieje, tak mówię. Tak, a ja muszę być stały. Ja nie mogę się opierać na okolicznościach. Ja muszę oprzeć się na tym ziarnie, które we mnie jest, na tym korzeniu. Ja muszę z tego czerpać. Korzeń jest po to, żebym czerpał. Widzicie, i ten korzeń nie rośnie na zewnątrz, żeby czerpać z okoliczności życiowych, ale on rośnie głęboko w sferze duchowej, żeby ją czerpał z Chrystusa. Paweł mówi, bądźcie wkorzenieni w Chrystusa, stamtąd mamy czerpać. Tak? Później jest mowa o rozdwojonej duszy. Inne tłumaczenia mówią podwójny umysł. Jeszcze inne mówią człowiek, który nie wie tak naprawdę, czego chce.
Czyli rozdwojenie duszy, nie ma spójności we mnie. Raz po prostu jestem pełen entuzjazmu, tak jak ten człowiek właśnie z tej przypowieści przyjął słowo, o, cudowna obietnica, cudownie, już teraz życie będzie inne. Przychodzą jakieś trudności, przychodzi jakiś wiatr i moja dusza już jest powiana, przechylona w zupełnie inną stronę, zupełnie inaczej mówię, zupełnie inaczej myślę, zupełnie inną mam postawę. W taki sposób, jeżeli trwamy, to jest przeszkoda dla rozwoju Bożego Królestwa. I to nie chodzi tylko o nas. Widzicie, Jezus nie uczył zasad wiary tylko po to, żebyśmy my mieli łatwe życie, ale uczył nas zasad wiary, żebyśmy byli w stanie wypełnić Boże dzieło. To się liczy. I to się powinno dla nas liczyć. Inną rzeczą, o której Jezus mówił, to mówił o zgorszeniu słowem. Czyli to słowo, ono, dlaczego ja odstępuję od słowa? Bo się gorszę, mogę się zgorszyć. A więc pozwólcie, my musimy rozumieć znaczenie słowa zgorszyć. I kiedy czytamy Ewangelię, to możemy powiedzieć, że to słowo zgorszenie w Biblii ma podwójne znaczenie. Pierwsze znaczenie jest takie, że zgorszenie jest wtedy, kiedy następuje tak zwane zdemoralizowanie. A więc ktoś, kto doprowadza kogoś do upadku. Jezus powiedział, jeżeli taki człowiek coś robi, to lepiej by było, żeby kamień był przywiązany młyński do niego i po prostu rzucony w morze. Czyli zgorszenie jest wtedy, kiedy przez czyjąś postawę ktoś jest prowadzony do upadku i do grzechu. I teraz pozwólcie mi na powiedzenie takiej uwagi. Jezus mówił o tego typu zgorszeniu przez, jeżeli użyję naszej terminologii, dojrzałych wierzących, czy, przepraszam za określenie, starych wierzących w stosunku do młodych. Ewangelia Mateusza 18 rozdział, przeczytajcie. Jezus powiedział, kto by zgorszył jednego z tych maluczkich? I ci malutcy mają podwójne znaczenie, dzieci i młodzi wierzący. Więc w Kościele czasami wszystko się pomieszało, tak mam wrażenie, tak? Że starsi gorszą się nowonawróconymi. Tymczasem my powinniśmy uważać, żebyśmy my poprzez swoją postawę nie gorszyli nowonawróconych. To jest, bo wiecie, ja uważam, że dojrzały człowiek nie da się zgorszyć. Dojrzały człowiek nie da się zgorszyć. Bo jak czyjeś, na czym polega moja dojrzałość? Moja dojrzałość polega na tym, że czyjeś życie, czyjś grzech nie ma na mnie wpływu. Ja znam swoją tożsamość w Chrystusie i wiem, jak powinienem żyć. To jest dojrzałość. A jeżeli ja się gorszę z byle czego, to oznacza, że jestem niedojrzały. I ja muszę uważać, żeby nie gorszyć nowonawróconych, żeby nie gorszyć dzieci, żebym poprzez swoją postawę po prostu nie zrobił jakiegoś przeszkody w ich życiu, żeby oni przyszli do Jezusa. Drugie znaczenie zgorszenia, jakie jest w Ewangelii, jest takie. Obrazić się. Być niezadowolonym. Być oburzonym. I to jest zgorszenie, które reprezentowali faryzeusze w stosunku do Jezusa. Oni często byli zgorszeni Jezusem. Zwróciliście uwagę? Ale Jezus tym zgorszeniem w ogóle się nie przejmował. Oni się gorszyli, że Jezus jadł nieumytymi rękoma. Oni się gorszyli, że nie przestrzegał sabatu. Oni się gorszyli, że jadał i pił z celnikami i grzesznikami. Gorszyli się tym. Po prostu oburzali się. Jezus powiedział, zostawcie ich. Ślepy, ślepego prowadzi, zawsze w dół wpadnie. I myślę, że my musimy jakby zrozumieć, to już jest osobny temat, bo widzicie, Te złe zrozumienie zgorszenia często jest wytłumaczeniem dla naszego oburzenia się, że nam się coś nie podoba i tak dalej. I ja się gorszę i wtedy po prostu cała ideologia jest budowana na tym fundamencie. I jeżeli jest mowa o zgorszeniu się Bożym Słowem, to jest mowa w tym znaczeniu, że my możemy jakby oburzyć się ze względu na Boże Słowo, z pewnego rodzaju, w jaki sposób okazać się niezadowolonymi z Bożego Słowa. I najczęściej jest to wtedy, kiedy nasze wyobrażenia na podstawie Bożego Słowa nie spełniają się.
Kiedy mówimy, myślałem, że, a tak się nie stało. I rezultatem zgorszenia jest niestałość wiary. Kiedy z powodu zgorszenia wycofujemy się ze słowa. I teraz Jezus powiedział, że to zgorszenie następuje w trzech sytuacjach. Pierwsze to jest ucisk. I powiedziałbym, że ucisk to są trudności, jakich doświadczamy w wierze. Przeciwne okoliczności. Kiedy spotyka nas coś, co jest dla nas trudnością. Ten sam list Jakuba, pierwszy rozdział, wyżej, od 2 do 4 wiersza mówi tak. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Co to są próby? Trudności, uciski. I teraz zwróćcie uwagę na 3 wiersz. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia co? Powiedzmy to głośno. Czyli to jest ten korzeń. Czyli nie ma innej możliwości uformowania we mnie korzenia, jak uciski. To sprawia wytrwałość. I później jest napisane, że wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego. A więc ja mogę zgorszyć się ze Słowa Bożego z powodu ucisków i trudności. Pozwólcie, że podam przykład, który myślę wszyscy zrozumiemy. I może być jeszcze dla nas taki bolesny. Moglibyśmy się zgorszyć z Bożego Słowa z powodu odejścia Mireczki Wójtowicz. Prawda? Bo widzieliśmy jej wiarę. Nie chcę powiedzieć za wszystkich, ale myślę, że mogę powiedzieć za siebie i mogę powiedzieć za grupę paru ludzi, którzy w wierze stali z nią. A więc mieliśmy wszystkie podstawy do tego, żeby była uzdrowiona, a ona odeszła. Wiecie, to jest sytuacja, w której możemy się zgorszyć. Zgorszylibyśmy się, nasze zgorszenie polegałoby na tym, żebyśmy powiedzieli, to nie będziemy więcej modlić się o chorych. A z tą wiarą w uzdrowienie to coś jest nie tak. Wiecie, dlaczego byśmy tak powiedzieli? Bo się zgorszyliśmy. Bo nie stało się tak, jak żeśmy tego oczekiwali. Zgorszylibyśmy się, gdybyśmy wycofali się i zrezygnowali z seminarium uzdrowienia. Wiecie, ja miałem takie myśli na początku. O ludzie, taka atmosfera, takie niepowodzenie, taka sytuacja. Może powinniśmy się z tego wycofać. Ale myślę, że Duch Święty powiedział, nie, po prostu trzeba to zrobić. I nie wiem, jak wy to oceniacie, ale z mojej perspektywy w historii naszego Kościoła to było jedno z najbardziej owocnych wydarzeń pod kątem uzdrowienia. Zwróciliście na to uwagę? To było jedno z najbardziej owocnych wydarzeń. Ewidentnych uzdrowień. A więc widzicie, zgorszenie by spowodowało, żebyśmy wierzyli entuzjastycznie w uzdrowienie, dopóki coś złego i trudnego się nie stanie, ale przychodzi ucisk, przychodzi doświadczenie i my się wycofujemy. I nie mamy korzenia. Inną sytuacją, w której możemy zgorszyć się ze słowa, to są prześladowania. A więc prześladowania są wtedy, kiedy musimy zapłacić cenę za wiarę. Posłuchajcie, za wiarę trzeba zapłacić cenę. Różnie tą cenę płacimy. W liście do Hebrajczyków, nie będę tego czytał, ale zapiszcie sobie i przeczytajcie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 32, 36 do 36 wiersza. Jest mowa o tym, że oni dla wiary stracili całe swoje majątki, tracili życie albo stali wierni przy tych, których to spotykało. Płacili cenę. Żyjemy w takim miejscu geograficznym, gdzie nie mamy otwartych prześladowań, ale myślę, że każdy z nas może w jakiś sposób swoje osobiste prześladowania doświadczać. Na przykład, kiedy idziesz za Słowem, kiedy przyjmujesz Jezusa i jesteś odrzucony w swoim środowisku najbliższym. Prawda? To jest jakaś forma prześladowania. I teraz myślę, że nie chodzi o to, żebyśmy sobie określali, jakie są prześladowania, tylko chodzi o to, że powinniśmy wiedzieć, że potrzebujemy mieć gotowość do tego, żeby zapłacić cenę. Gotowość do poświęcenia. Królestwo Boże nie rozwija się bez poświęcenia. Życie wiary ma w sobie element poświęcenia.
Mówiąc inaczej, dzieło Boże nie rozwinie się, kiedy nie będzie poświęconych ludzi, gotowych zapłacić cenę. Inna rzecz, kiedy gorszymy się słowem, to są pokusy. Widzicie, chcę to oddać w taki sposób. Jeżeli byśmy powiedzieli, że trudności, uciski, prześladowanie to jest coś trudnego w naszym życiu, to pokusy w pewnym wymiarze to może być coś przyjemnego. Czyli diabeł nie tylko używa trudności, aby nas zatrzymać, ale może nas zwieść, rozbudzając w nas rzeczy, na które mamy apetyt. I są ponętne dla nas. Jeżeli pójdziemy za tymi pokusami, to co się dzieje? Jezus powiedział, wierzymy do czasu. Wierzymy do czasu i po prostu odstępujemy. Jeżeli mam myśleć o sobie, to wydaje mi się, że opowiadałem ten przykład, ale on jest tak mocny w moim życiu i wiedziałem, że to był kluczowy moment, że powtórzę go jeszcze raz. Chyba zresztą bardzo dawno go opowiadałem i nie wszyscy pamiętają. Przed nawróceniem ja poruszałem się w takim środowisku artystyczno-hipisowskim w Nowej Soli i w Nowej Soli był taki teatr Terminus Aquo. I to była taka elita. Elita Nowej Soli. Oni mieli takie awangardowe przedstawienia. Ja po prostu zawsze sobie myślałem, chodziłem na ich przedstawienia, zawsze myślałem, chciałbym grać w tym teatrze. Ale po prostu jakoś tak nie, jakoś mi się, nie było po drodze, tak? Nikogo nie znam. I posłuchajcie, kiedy się nawróciłem, a miałem w tym teatrze kolegę, kiedy się nawróciłem, po kilku może miesiącach, kiedy się nawróciłem, przychodzi do mnie kolega i mówi, posłuchaj, dyrektor przyjrzał się tobie i chciałby, żebyś wstąpił do teatru. Wiecie, ja już wiedziałem, też chcę, żebyście wiedzieli, że nie jestem przeciwko sztuce, nie jestem przeciwko teatrowi, tylko ja wiedziałem, jaki to jest teatr. I rozpoznałem, co to jest. No ale posłuchajcie, mówię, a pójdę na tę próbę, zobaczę. Przyszedłem na próbę i on mówi, wiesz co, właśnie przygotowujemy się do zrobienia nowej sztuki. Sztuka jest bardzo ciekawa, bo sztuka mówi o Judaszu, ale jest napisana, jakby opisane zdrada i krzyżowanie Jezusa z perspektywy Judasza. A więc jakby, no jest jakaś tam, powiedzmy, fikcja artystyczna, że Judasz opowiada ze swojej perspektywy, jak do tego doszło, że Jezus został ukrzyżowany i oczywiście Judasz wtedy nie wypada na taką negatywną postać. I mówi do mnie tak, ty byś pasował na tą rolę Judasza. Ja mówię, Boże, od razu taki szczał. Jakbym jeszcze dostał propozycję zagrania Jezusa, to bym mógł jakoś wytłumaczyć swoją decyzję. Wiecie, nie powiedziałem od razu, że nie, muszę być uczciwy, bo to naprawdę połechtało mnie. To było coś, co pragnąłem. To mnie połechtało. Wiesz co, muszę się zastanowić. Wróciłem do domu i najbliższy tydzień, następny tydzień to był jeden z najtrudniejszych tygodni w moim życiu. Moje serce było rozdarte. Pamiętam, pracowałem wtedy na drugą zmianę. Jeździłem wózkiem, takim widlakiem to się nazywa. Usiadłem sobie na tym wózku, byłem tak rozdarty, zawołałem kolegę, mówię, posłuchaj, daj mi papierosa, ja muszę zapalić. On mi dał papierosa, ja zapaliłem, tak siedzę i tak myślę, Boże, to Ty po to mnie wybawiłeś, żebym ja znowu był w takim stanie. Ja w tym momencie podjąłem decyzję. Podjąłem decyzję. Nie, to był kluczowy moment w moim życiu. Wiecie, że od tej decyzji jakby zależało, jak moje życie się potoczy dalej. Ale wiedziałem, że muszę powiedzieć nie. Bo gdybym powiedział tak, to wiecie, co by było? Uległbym pokusie i odstąpił od wiary. Wierzyłbym do czasu. I byłbym osobą, która entuzjastycznie przyjęła słowo, ale dała się zgorszyć.
Tak, otrzymałem ofertę. A więc widzicie te trzy rzeczy, o których mówiłem, trudności. Kiedy przyjmujesz słowo, radośnie przyjmujesz słowo, jeżeli masz tą rzeczywistość Ewangelii, znasz ją, musisz być przygotowany na trudności i uciski. Jest ważne, jak się tam zachowasz. Musisz być przygotowany na prześladowania, jakiegoś rodzaju cierpienia, na płacenie ceny. Musisz być przygotowany na to, żeby dać odpór pokusie. Widzicie, i my po prostu przez całe życie mamy jakieś pokusy, ale kiedy ja mówię o pokusie w tym momencie, to myślę o czymś takim zasadniczym, które po prostu może mieć wpływ na moje życie w taki sposób, że ja radykalnie po prostu odchodzę od Jezusa. A więc co się dzisiaj dowiedzieliśmy, jeżeli chodzi o tajemnicę Królestwa? Co Jezus chciał nas nauczyć? Rozwój Królestwa wymaga wiary. To jest podstawa. Możemy to powtórzyć? Rozwój Królestwa wymaga stałej wiary. Wytrwałości. Wytrwałości. Stałości. Coś więcej niż entuzjazm. Coś więcej niż chwilowe uniesienie. Ale tak naprawdę twoje życie, moje życie, ty, ja, jesteśmy kształtowani w tych sytuacjach, gdzie nie ma uniesień, gdzie nie ma entuzjazmu. Tam jesteśmy formowani. Tam podejmujemy decyzje, które mają wpływ na to, jak się potoczy nasze życie. Rozwój Królestwa wymaga wiary. Stałość twojej i mojej wiary jest testowana. To jest zasada. Jeżeli nie znasz tej zasady, nie wiesz, jak funkcjonuje Królestwo i przeżyjesz rozczarowanie. Będziesz mówił, o, myślałem, że to wszystko jakoś się ułoży inaczej, że to potoczy się inaczej. Nie, chcę ci dzisiaj powiedzieć, nie wszystko potoczy się tak, jak myślisz. Powiem więcej. Nie wszystko potoczy się tak, jak się spodziewasz, myśląc, że spodziewasz się tego na podstawie Bożego Słowa. Przykro mi, ale muszę to powiedzieć. I wtedy jest ten moment. Gorszysz się albo trzymasz się wiary. Mówiłem to i powtarzam to jeszcze raz. W życiu wiary nie chodzi o to, żebyś wszystko rozumiał. Chodzi o to, żebyś zachował wiarę. Żebyś zachował wiarę. Żebyś ufał Bogu. O to chodzi. Nie chodzi o to, że znasz wszystkie odpowiedzi. Nie próbuj dawać odpowiedzi na wszystko, bo to jest głupota. Bo po prostu wtedy musimy coś wymyślać. Ja próbowałem kiedyś wszystko wytłumaczyć. Im jestem starszy, tym coraz mniej mówię i swobodnie to mówię, bez żadnego poczucia winy. Nie wiem, nie rozumiem, ale wiem, co trzeba robić. Wierzyć Bogu. Wierzyć Bogu. W każdej sytuacji. W każdej sytuacji. Wierzyć Bogu. Trzymać się wiary. Trzymać się wiary. Inaczej się zgorszysz. Diabeł użyje różne rzeczy, różne sytuacje. Relacje, przyjaciół, nieprzyjaciół, rodzinę, nierodzinę. Wszystko, co się da, użyje, żeby cię zatrzymać. A więc uciski wymagają wytrwałości. Prześladowania wymagają poświęcenia. Pokusy wymagają wierności. I to są te trzy rzeczy, które decydują o tym, że nasza wiara jest stała i mamy korzeń. Możemy powtórzyć: wierność, poświęcenie i wytrwałość. Zablokowałem się, bo chyba nie powiedziałem w odpowiedniej kolejności, więc jeszcze raz. Wytrwałość, poświęcenie i wierność. To jest tajemnica rozwoju, wzrostu i powodzenia. Pieczone gołąbki nie spadną same z nieba. Jeżeli myślisz, że na tym polega wiara, mylisz się, zgorszysz się, odstąpisz.
wierność, poświęcenie i wytrwałość. Dobrze, chciałbym dzisiaj prosić was, żebyście pochylili swoje głowy, zanim będziemy się modlić. Bo chcę zadać może dosyć one wynikają ze słowa, które głosiłem. Pierwsze jest takie. Chciałbym zadać pytanie. Możemy schylić głowy wszyscy? Tak? Chciałbym zadać ci pytanie, czy jesteś w momencie, kiedy przeżywasz jakiś ucisk i jakieś trudności, które są dla ciebie konfrontacją twojej wiary w to, co wierzysz. Proszę, żebyś podniósł swoją rękę. Już widzę jedną rękę. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj ktoś. Dobrze. Pytanie drugie. Czy jesteś w okresie, który mógłbyś nazwać prześladowanie, że płacisz jakąś cenę, że musisz zapłacić jakąś cenę, zmaga się z tym, walczy z tym i potrzebujesz po prostu wsparcia dzisiaj. Też poproszę podnieść taką te osoby, żeby się podnieśli swoje ręce. Dziękuję. Czy jesteś w okresie pokusy? Nie myślę o tym, że codziennie jesteśmy kuszeni i musimy z tym walczyć, ale widzisz, są takie momenty. Jezus był kuszony. Że jest ten czas pokusy decydujący o twoim, że to decyduje o twoim życiu, co podejmiesz, jaką wybierzesz decyzję. Już widziałem jedną rękę. Czy jeszcze ktoś jest w takim momencie? Dziękuję bardzo. Posłuchajcie, Duch Święty chce was dzisiaj zasilić. On chce was zasilić. Słowo Boże, które głoszę, nie po to tylko, żeby zlokalizować, gdzie są słabości w twoim życiu i w moim życiu, ale po to, żeby ono miało ten wymiar wyposażenia i przygotowania. Kiedy rozumiemy rzeczywistość, łatwiej jest nam się w niej poruszać i wierzyć. I wierzymy, że to toczy się wielka walka. Więc teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy powstali. Halleluja, halleluja. Powrócimy, to oczywiście przypowieść z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział o czworakiej roli. Uczymy się na podstawie tych przypowieści. Cały czas utknęliśmy w jednej. Widzicie, jak to jest, tak? Ja przez lato chciałem mówić o przypowieściach, a cały czas jestem w jednej. Jesteśmy w jednej, ale to dlatego, żeby uchwycić poselstwo, jakie Jezus przekazał w tych przypowieściach. One są bardzo ważne, ta przypowieść. Być może pamiętacie, Jezus powiedział, jeżeli tej przypowieści nie uchwycicie, tego nie rozumiecie, to jakże zrozumiecie wszystkie inne? Więc jest ona jakimś kluczem do tego, żebyśmy mogli rozumieć przypowieści, o co Jezus chciał przekazać. Dzisiaj będziemy mówili o trzeciej glebie, której problemem są ciernie. Przeczytamy o tym aż w trzech Ewangeliach, ponieważ każda troszkę inaczej oddaje pewne rzeczy. Najpierw Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Przeczytamy wiersz 7 i 22. W 7 jest ta przypowieść. Jezus mówi, a inne padło między cierniem, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Czyli jest problem. Ziarno zostało zaduszone przez ciernie. W wierszu 22 Jezus wyjaśnia, a posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Ewangelia Marka, 4 rozdział i 19 wiersz z kolei oddaje to w taki sposób. Ale troski, może 18 też, bo żebyśmy mieli kontekst, a innymi zasianymi między cierniami są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku
I łuda bogactwa i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż nie wydaje... Czego? Plonu nie wydaje. Plonu nie wydaje. Jeszcze weźmy Ewangelia Łukasza, 8 rozdział i wiersz 14. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A więc główna prawda, którą tutaj Jezus chce przekazać, to to, że królestwo, bo to wszystko jest jakby w kontekście królestwa, jest owocem dojrzałości naszej wiary. Żebyśmy mogli doświadczyć królestwa i wydać owoc królestwa, potrzebujemy mieć dojrzałą wiarę. Tak jak Łukasz powiedział w tym ostatnim wierszu, który czytaliśmy, że przez ciernie te ziarno nie dochodzi do dojrzałości. Jeżeli chcemy żyć w rzeczywistości królestwa, potrzebujemy, żeby Słowo Boże doszło w nas do dojrzałości. Przypomnijmy sobie, zanim pójdziemy dalej, co do tej pory żeśmy stwierdzili, odkryli. Po pierwsze, powiedzieliśmy sobie, że królestwo rozwija się na ziemi według zasady ziarna. A więc my nie czujemy gotowego, dojrzałego stanu, tylko otrzymujemy ziarno. Tym ziarnem jest Słowo Boże. To jest fundamentalna rzecz. Tak Bóg działa na ziemi, poprzez swoje Słowo, które kieruje do serca ludzi. Żeby ziarno mogło wzrosnąć, musi paść na właściwą glebę. A tą glebą jest serce człowieka, który słucha tego Słowa. A więc Słowo, albo które jest ziarnem, w którym nie ma żadnego zastrzeżenia, jednak to nie gwarantuje, że ono wyda plon. Dlatego, że ziarno działa w połączeniu z glebą. Jeżeli gleba jest niewłaściwa, to to ziarno, które samo w sobie jest dobre, jest tam życie, jest tam ta cała pełnia, którą Bóg włożył w nie, to się nie zamanifestuje, jeżeli nasze serce w niewłaściwy sposób przyjmuje to słowo. Słowo rozwija się w atmosferze wiary. Zwróćcie uwagę na to, że cały czas, jak czytamy te przypowieści, to temat wiary się pojawia. Tak? A więc słowo rozwija się w atmosferze wiary. Jest on teraz dwie przeszkody do tej pory, żeśmy powiedzieli, które zatrzymują rozwój słowa albo zatrzymują rozwój królestwa. Po pierwsze, brak wiary. To jest ten obraz ludzi, którzy zostali oddani w tym obrazie przy drodze. Tak, że tam w ogóle słowo nie zostało przyjęte. Tylko kiedy słowo zostało zasiane, to co się stało? Przyszedł diabeł i wykradł je. Tam w ogóle nic nie zaistniało. W ogóle słowo nie zostało przyjęte. Drugi problem, o którym mówiliśmy 2 tygodnie temu, to możemy powiedzieć, że to jest niestała wiara albo brak wytrwałości. Są ci, którzy są zasiani na skalę. Czytaliśmy tam i rozważaliśmy, że oni z radością zaraz przyjęli słowo. W tej pierwszej glebie w ogóle nie przyjęli, a tutaj z radością przyjęli słowo. Tak? Ale z powodu tego, że zgorszyli się w różnych uciskach, prześladowaniach, w różnych trudnościach, to słowo nie zwydało korzenia, nie zapuściło korzenia i po prostu były niestali i też nic się nie stało. Dzisiaj mówimy o trzeciej przeszkodzie i tą trzecią przeszkodą dla wzrostu królestwa jest niedojrzała wiara. W taki sposób to ująłem. A więc mamy brak wiary, niestała wiara i niedojrzała wiara. Wiara, która nie dochodzi do dojrzałości, a tam, gdzie nie ma dojrzałości, nie ma owocu. I teraz przeszkodą do tego, że nie dojrzewamy, albo Słowo Boże w nas nie dojrzewa, a nasza wiara nie nabiera pełnego wymiaru, Jezus powiedział, że są ciernie. Te ciernie zaduszają Słowo. I wymienił takie ciernie. Miłość świata.
Pożądanie bogactwa, troski, pożądanie innych rzeczy, rozkosze życia. To wszystko są ciernie, które mogą w moim życiu stłamsić słowo, działanie słowa. Myślę, że można by było mnożyć te wszystkie rzeczy, wymieniać. Rozważają to i mówię, różnego rodzaju, no w troskach bym umieścił gorycz. Tak gorycz zadusi słowo. Jakieś zranienia, one zaduszą słowo. Wszystko jednak myślę, że można sprowadzić do dwóch grup, jeżeli chodzi o te ciernie. Te dwie grupy to jest pożądliwość i troska, zamartwianie się. A więc jeżeli w moim życiu panuje pożądliwość jakaś, albo jestem opanowany przez troskę, to zadusi słowo we mnie. Jedno i drugie jest to manifestacja życia w ciele. To są cielesne rzeczy. A więc jeżeli ja chcę, żebym nie tylko po prostu przyjął słowo i one gdzieś tam we mnie było, ale jeżeli chcę, żeby to słowo we mnie rozwijało się i osiągało pełną pełnię i wydało owoc, ja muszę zrobić porządek ze swoim ciałem. Tak? Nie z moim organizmem, ale z moim ciałem, czyli cielesną naturą. Upadłą naturą, grzeszną naturą. Ona nie może dominować w moim życiu. Bo zawsze, kiedy ona dominuje, to zadusi słowo. Zobaczcie, Marek oddał to takim słowem, na które chcę zwrócić uwagę. On oddał, że troski owładają. Że tak, to jest Ewangelia Marka, 4 rozdział, 19 wiersz. Że troski tego wieku i łuda bogactwa, pożądania innych rzeczy owładają nimi i zadeszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Z czym wam się kojarzy słowo być owładniętym? Tak? Ja myślę, że chcę powiedzieć, czy możecie zapalić światło? Ja naprawdę nie wiem, może to jest moja jakaś słabość, ale ja lubię światło, jak do was mówię. Nie chcę takiej szarości. Tak? Być owładniętym. Powiedziałbym tak, że jeżeli jestem owładnięty, to oznacza, że jestem zdominowany, moje pragnienia i mój sposób myślenia jest czymś zdominowany. Inaczej, że staje to się główne źródło motywacji w moim życiu, że jest to główny wpływ na moje życie. Że jest to coś, co wytycza kierunek mojemu życiu. Że jest to pewnego rodzaju kontrolująca siła, która dominuje w moim życiu i po prostu wytycza cel i kierunek dla mojego życia. Powiedziałbym, że jest to dyktatura ciała, nieodnowionego umysłu. Siła prowadząca do grzesznego stylu życia. A kiedy mówimy o grzesznym stylu życia, to istotą tego grzesznego stylu życia jest bezowocność. Wiecie, my możemy mówić, kiedy mówimy o grzechu, to możemy wymieniać po prostu wiele przejawów grzechu. Możemy mówić o złodziejstwie, możemy mówić o cudzołóstwie, możemy mówić o kłamstwie, możemy mówić o złości, możemy mówić o zawiści. Możemy mówić o nieczystości. Ale rdzeniem grzechu jest to, co to słowo grzech w języku greckim oznacza. Jest to słowo harmanata i oznacza chybić celu. Czyli to oznacza, że Bóg ma jakby, jest Boży projekt dla naszego życia. Dlaczego cudzołóstwo jest grzechem? Dlatego, że to nie jest zgodne z Bożym projektem dla życia seksualnego. Dlatego jest grzechem. Dlaczego złość jest grzechem? Dlatego, że Bóg tak zaprojektował życie, taki był Jego plan, żeby ludzie żyli we właściwych relacjach, w pojednaniu i w pokoju. Dlatego złość jest grzechem. Jest po prostu, Bóg ma jakiś projekt dla życia.
Bóg ma projekt dla twojego życia, dla mojego życia. I widzisz, niezależnie od tego, w jaki sposób ten grzech się we mnie manifestuje, cokolwiek to jest, jeżeli ja nie osiągam Bożego celu i nie przynoszę owocu, do którego Bóg mnie przeznaczył, żyję grzesznym życiem. A żyję tym grzesznym życiem, dlatego że jestem poddany cierniom. Są ciernie w moim życiu, o których Jezus mówił. I te ciernie dominują w moim sposobie myślenia, w moich pragnieniach. Jestem nimi owładnięty i wytyczają kierunek dla mojego życia. I to prowadzi do bezowocności. Jesteśmy powołani do wydania owocu. Zgadzacie się z tym? Jesteśmy powołani do wydania owocu. Owoc jest Bożym celem. Zobaczcie, w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 16 wiersz, Jezus oddał to w taki sposób. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc was był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To jest mowa o przeznaczeniu. Jakie jest twoje przeznaczenie? Tak, możesz powiedzieć? Jakie jest twoje przeznaczenie? Możemy powiedzieć razem, co jest naszym przeznaczeniem? Wydać owoc. Wydać owoc. Trwały, obfity, pełny. To jest naszym przeznaczeniem. Wiecie, ja myślę, że my poruszamy się, jeżeli chodzi o nasz sposób życia, między takimi dwoma skrajnościami, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Pierwsza skrajność polega na tym, że straciliśmy perspektywę wieczności i perspektywę nieba. Kiedy tracimy perspektywę wieczności i perspektywę nieba, to po prostu wszystko, co nas spotyka w życiu, oceniamy w kontekście tego życia. Nie potrafimy spojrzeć na wiele rzeczy z tej perspektywy wieczności. Nie potrafimy ocenić swojego życia, że to, co teraz przeżywam, jest po prostu jakby w pewnym sensie niczym w odniesieniu do tego, że jest wieczne, że jestem powołany do wieczności, że jestem powołany do wiecznego życia. My się musimy nauczyć podejmować decyzje w swoim życiu w odniesieniu do wieczności. Jaki to ma wpływ na wieczność? Tak, nie możemy tego zatracić. Biblia mówi, że jesteśmy przechodniami tutaj. Ale z drugiej strony, my nie jesteśmy przechodniami tutaj po prostu, żeby sobie przejść, bo druga skrajność to to, że my możemy stracić perspektywę celu życia na ziemi. Bo nie jesteśmy tylko po to, żeby przejść i dostać się do nieba. Jakoś przetrwać. No, że tutaj co się dzieje, to po prostu ważne, żeby przetrwać. Nie. Jezus powiedział, ja was wybrałem i przeznaczyłem, żebyście szli i owoc wydali. To jest cel dla naszego życia na ziemi. Kiedy tracimy tą perspektywę, to po prostu mijamy się z Bożym przeznaczeniem. Wiesz, ja mówię w taki sposób, że takie stwierdzenie jestem zbawiony, aby dostać się do nieba, jest dużym uproszczeniem. Jestem zbawiony, żeby wydać owoc. Możecie powiedzieć na to amen. Moje zbawienie ma cel. Niebo jest uwieńczeniem tego, co ja na ziemi tutaj wypełniam. Boże cel. Ja myślę, że wieczność to jest kosztowanie owocu. Co człowiek zasieje, to i rządź będzie. Wieczność to jest spożywanie owocu. Nie chcę teraz to wnikać, może za tydzień o tym będę więcej mówił, ale Biblia wyraźnie mówi, że nawet jeżeli dostaniesz się do nieba, to w niebie są stopnie, hierarchie, czy to ci się podoba, czy nie. Tak? Są różne nagrody. Od czego te nagrody są uzależnione? Są uzależnione od tego, jaki owoc wydałem na ziemi. Jak żyłem na ziemi. Twoje życie na ziemi ma znaczenie. Tu nie chodzi tylko o to, żebyś jakoś dostał się do nieba. Tu chodzi o to, że Bóg oddał swojego Syna za mnie, wykupił mnie z tego świata, abym wydał owoc na ziemi dla Królestwa Bożego. A więc owoc jest celem. I jest ważne, żebyśmy w takich kategoriach zaczęli
odnowili swój sposób myślenia. Owoc różni się od korzenia. Wiecie czym? Korzeń jest niewidoczny, ale owoc jest zauważalny. Tak? Korzeń jest niewidoczny, ale owoc jest zauważalny. Więc zobaczcie, że możemy zauważyć, że Jezus w tych przypowieściach, on po prostu przedstawił jakiś proces, który w naszym życiu musi się dokonać. Pierwsza przypowieść mówi o tym, że ziarno trzeba przyjąć. Druga mówi o tym, że to ziarno musi we mnie zapuścić korzeń. Ale to nie wszystko. Trzecia mówi, że z tego korzenia musi wyrosnąć owoc. To jest Boży cel. Ale jest do tego droga. To są tajemnice, które Jezus objawił nam w swoim słowie. I my możemy, po prostu, że czytamy razem, odkrywać to i mówić, wow, ale to jest fajne. Tak. Ale to jest cudowne. Owoc to nie jest to, co we mnie, ale to, co przeze mnie. Pamiętajmy to. Owoc to nie jest to, co we mnie, ale to, co przeze mnie. Owoc to nie jest posiadanie Bożych zamysłów w sobie, ale wypełnienie tych zamysłów. Ja jestem przekonany, że Kościół jest pełen Bożych zamysłów. Że Kościół jest wypełniony ludźmi, w których są Boże zamysły. Dlaczego? Dlatego, że mamy Ducha Świętego, tak? I Duch Święty wkłada nam Słowo Boże, jakby to, co już mówiłem, zapładnia naszego ducha Słowem Bożym. Mamy zamysły. Mamy pragnienia. Wiele rzeczy. Ale to nie jest owoc. Owoc jest wtedy, kiedy te zamysły są wypełnione. Ale również muszę wiedzieć, że owoc jest wyrażeniem życia, które jest we mnie. Jeżeli moje serce, mój umysł jest owładnięty cierniami, to jaki owoc mogę wydać? Prawda? Wydanie owocu wiary wymaga to, że ja jestem skoncentrowany na słowie. Że ja muszę napełniać się słowem poprzez rozważanie, żeby to słowo, tak jak jest napisane, że mogę być owładnięty cierniami, to w pewnym sensie ja powinien być owładnięty, wypełniony Słowem Bożym. Zresztą Biblia nas do tego zachęca, żebyśmy byli pełni Słowa Bożego, żeby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. Zobaczcie, jak to jest napisane w psalmie, który wszyscy znamy. Psalm pierwszy, drugi, trzeci wiersz. W drugim wierszu mamy napisane tak o pewnym typie człowieka, że on ma upodobanie w prawie Pana, czyli w słowie Jego, i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. I teraz zobaczcie, jaki jest z tego efekt. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Kiedy jestem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód? Kiedy jestem zakorzeniony w słowie? Kiedy napełniam się słowem? Owoc wydaje się w dojrzałości. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, to jest zapisane, problem jest taki, nie dochodzi to do dojrzałości. I dlatego, że nie dochodzi do dojrzałości, to owoc nie może być wydany. We mnie musi się, ja muszę znajdować się w procesie wzrostu i w procesie rozwoju, żeby osiągnąć tą pełnię, jaką Bóg dla mnie przeznaczył. Ja w dojrzałości wyrażam coraz pełniejszy owoc Królestwa Bożego. To jest mój charakter. Wiecie, mój charakter jest owocem Słowa Bożego we mnie. Tak, życia Bożego we mnie. Tak? To jest oddane w liście do Galacjan, 5 rozdział. Jest mowa o owocu ducha w nas. Pamiętacie, jakie to są owoce? Miłość, cierpliwość, radość. Co tam jeszcze mamy?
łagodność, wstrzemięźliwość, te wszystkie rzeczy. Widzicie, to jest owoc mojego charakteru, ale to nie jest owoc mojego ciała, to nie jest owoc mojej natury, to jest owoc natury Boga we mnie, to jest owoc Ducha Świętego we mnie. Ale to się nie dzieje automatycznie, to musi wzrastać, ja muszę dojrzewać, być w procesie wzrostu. Moja kultura jest manifestacją Bożego Królestwa. To, w jaki sposób postępuję, to, w jaki sposób reaguję, to, w jaki sposób się odzywam, to, w jaki sposób traktuję ludzi, to jest owoc królestwa, moja kultura, moje wartości, jakie posiadam w życiu, którymi kieruję się, to jest owoc królestwa, to powinien być owoc królestwa. Moje cele, dzieła mocy, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, na to wszystko musimy spojrzeć jako owoc królestwa w nas, które zostało zasadzone przez Boże Słowo, włożone w nas przez Boże Słowo i które się manifestuje, kiedy dochodzi to w nas do dojrzałości. A więc na koniec chciałbym podać przykład, żebyśmy mogli to uchwycić. A, bardzo prosty przykład. A więc wyobraźmy sobie, że odkrywam Słowo. Czytam Ewangelię Marka, 11 rozdział i 24 wiersz. I to Słowo trafia do mnie. I właśnie ten wiersz przeczytam z tłumaczenia tego nowego przymierza, do którego was zachęcałem. Zobaczcie, i właśnie dlatego polubiłem to tłumaczenie, bo są te rzeczy, które są jakoś rozmydlone w innych tłumaczeniach. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 24 wiersz. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. I tutaj jest stwierdzone, otrzymaliście już to. I otrzymaliśmy to ze względu na Chrystusa. Wyjaśniałem to. Tak, my nie otrzymaliśmy to po prostu ze względu na jakieś swoje dokonania, ale ze względu na doskonałość ofiary Jezusa Chrystusa, ze względu na doskonałość odkupienia, ze względu na doskonałość Jego krwi, Jego ciała, Jego ofiary. Otrzymaliśmy to. To jest nasze dziedzictwo w Chrystusie. Otrzymaliście to. I to Słowo Boże mówi, kiedy ja czytam, mówi, o, ja już to otrzymałem. Ale tutaj jest napisane, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. A więc mam to w Chrystusie, ale ja potrzebuję, żeby to się jeszcze co? Spełniło. Spełniło, stało się moim doświadczeniem. Do czego to Słowo mnie zachęca? To Słowo mnie zachęca, żebym rozwinął życie modlitwy w swoim życiu. Tak? Bo co? Ja otrzymuję rzeczy, o które się modlę. To Słowo mnie zachęca, żebym rozwinął życie modlitwy w swoim życiu. To Słowo mnie zachęca, żebym uczył się żyć życiem wiary, żebym uczył się modlić modlitwą wiary. To Słowo mnie zachęca, żebym trwał w tym Słowie, rozważał je, aby stało się sposobem mojego myślenia, aby prawda tego Słowa wypełniła mnie. Do tego wypełniam to Słowo, żebym to utrzymał. Ale zobaczcie, jeżeli są ciernie w moim życiu, co się dzieje? Widzicie, kiedy mówimy o życiu modlitwy, mówimy jako idei, ale kiedy to przełożymy na praktykę życia, to rozwinięcie życia modlitwy wymaga, że muszę poświęcić na to czas. Tak czy nie? Muszę poświęcić na to czas. Żebym ja mógł rozważać Słowo, ja muszę poświęcić na to czas. Ja muszę być skupiony. Ja muszę zadbać o stan moich myśli. Żebym mógł słyszeć Boga. Ale jeżeli w moim życiu są ciernie, czyli to, co są troski, pożądliwości, za którymi idę, to jestem pociągnięty do realizacji innych celów. One mi ten czas zabierają. Rozumiecie? One mi ten czas zabierają. One mi zabierają tą możliwość, że ja w modlitwie i przy Słowie stwarzam te okoliczności, w których Słowo może we mnie rozwijać się i może wypełniać, i może chodzić do dojrzałości, ja mogę doświadczyć spełnienia. Nie tylko wiem, że mam, ale mogę doświadczyć spełnienia. Troski dominują sposób myślenia.
Troszczyliście się kiedyś o coś? Tak? Troska, nie chodzi mi o to, że po prostu jakby takie codziennie sobie coś tam wyschniemy, ale troska, która weszła w twoje serce, w twój sposób myślenia, towarzyszy ci. Jest częścią ciebie, staje się częścią ciebie, częścią twojego sposobu myślenia. Po prostu myślisz o tym i jesteś na tym skupiony. Ona rodzi strach. Ona rodzi niepewność. Wiesz, i to jest cierń. To jest cierń, który zadusza Boże Słowo. Gdzieś tam we mnie jest to słowo z Ewangelii Marka, 11 rozdział, 24 wiersz, który brzmi, że wszystko, co proszę, mam wierzyć, że otrzymałem, a spełni się mi, gdzieś to we mnie jest. Ja wiem o tym słowie, ale ono jest przyduszone przez ciernie. Więc jeżeli chcę, żeby Słowo Boże wydało we mnie owoc, jeżeli chcę dojrzeć, ja muszę nauczyć się rozprawiać z cierniami w swoim życiu. Tak? Myślicie, że po to Jezus powiedział tą przypowieść? Oczywiście, że po to. Nie po to, żeby dać nam informację. Posłuchajcie, ja nie wierzę w to, że każdy jest skazany na to, żeby być jakąś glebą. Ja nie wierzę w to, że Jezus powiedział, posłuchaj, a ty to jesteś pełen cierni, taka już jest twoje przeznaczenie. Tak. A ty to jesteś tą na skale, także nic się nie stanie, nie ma nadziei. Nie, nie po to Jezus powiedział. On powiedział po to, żebyśmy rozpoznali duchową rzeczywistość, duchowe zasady, duchowe prawdy. Po to, żebyśmy przychodzili do Boga i robili, doprowadzali nasze serce do tego, żeby było dobrą glebą. Amen? Tak. A więc jeżeli ja chcę doświadczyć rzeczywistości słowa, muszę rozprawić się z cierniami w swoim życiu. Jeżeli chcę wzrastać, jeżeli chcę dojrzewać, muszę rozprawić się z cierniami w swoim życiu. Muszę ujarzmić swoje ciało. Muszę zwyciężyć nad troską. Posłuchajcie, ja nie jestem w tej walce sam, ponieważ jest mi dany Duch Święty, jest mi dana łaska Boża, ale po to, żeby mnie wyposażyć do zwycięstwa. Amen. Ja muszę zwyciężyć. Kto zwycięży? Czy jesteś świadomy cierni w swoim życiu, które zaduszają słowo? O to tutaj chodzi. Czy jesteś świadomy cierni, które zaduszają twoje Słowo Boże w twoim życiu? Czy jesteś gotowy pozbyć się ich? Jeszcze dwa tygodnie temu, kiedy mówiłem o tym słowie zasianym na skalę, mówiłem o napięciach, które słowo powoduje w naszym życiu. I zakończyłem to kazanie takim wyzwaniem. Jeżeli dzisiaj jesteś w walce, jeżeli dzisiaj jesteś w pokusie, jeżeli dzisiaj jesteś w walce, żeby odstąpić, Bóg ci może pomóc. I modliliśmy się o takich ludzi. Kiedy wróciłem do domu, myślę, że Duch Święty zaczął przemawiać do mojego serca. I powiedział, no dobrze, a co z tymi, którzy już odstąpili? Którzy już ulegli w walce? Tak? I myślę, że po to, żeby pokazać, że Bóg chce głębiej sięgać. Chce sięgnąć po tych, jeżeli już zdarzyło ci się, że odstąpiłeś, że zrezygnowałeś, że uległeś pokusie. Bóg jest tym, który odnawia swoją glebę. Duch Święty odnawia. Duch Święty jest odnowicielem. Jest zaproszenie od Boga, aby przyjąć Boże odnowienie. Jest zaproszenie od Ducha Świętego. Posłuchajcie, dlatego że Bóg pragnie owocu Królestwa Bożego na ziemi. A ten owoc przychodzi przez ludzi, którzy uwierzyli w Boże Słowo i trzymają się Bożego Słowa.
A więc jeżeli też w odniesieniu do cierni jesteś gotowy pozbyć się ich, to czy chcesz przyjąć od Boga łaskę, która cię wyposaża do zwycięstwa nad nimi? Czy chcesz tego? Powstajmy na nogi do modlitwy. Halleluja. Wam jest dane poznać tajemnicę Królestwa. Tak, to powiedział Jezus do uczniów, kiedy zapytali się Go, co oznacza tą przypowieść, którą opowiedziałeś o czworakiej roli, o siewcy, który sieje i te ziarno padło na różne gleby. Jezus powiedział, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa. I nam jest dane poznać tajemnicę Królestwa, kiedy rozważamy to słowo, kiedy wnikamy w nie. Poznać tajemnicę. To słuchajcie, jak to brzmi. Tajemnica. Co to jest tajemnica? To jest coś, co jest zakrytego. Coś, do czego nie mamy dostęp. Coś, o czym nie wiedzieliśmy. Coś, o czym nie wszyscy wiedzą. Ale poprzez to, że mamy Słowo Boże, że mamy Ewangelię i wnikamy w tą przypowieść, te tajemnice stają się dla nas dostępne. Zaczynamy coś widzieć, zaczynamy coś rozumieć. Zaczynamy rozumieć, jak funkcjonuje, jak rozwija się Królestwo Boże. To oznacza, że nie każdy o tym wie. Nie każdy zdaje sobie z tego znaczenie. Ja myślę też, że kiedy mówię nie każdy, to nie myślę tylko o ludziach, którzy nie czytają Biblii, ale myślę też o tym, że ludzie, którzy chodzą do kościołów, słuchają Słowa Bożego, a nie wnikają w tą przypowieść, nie poświęcili czas, żeby tą przypowieść uchwycić, też nie za bardzo rozumieją, mogą niewłaściwie rozumieć sprawy dotyczące Królestwa Bożego. Bo Jezus powiedział, to jest zasadnicza przypowieść. A więc gdybym miał sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką tajemnicę poznałem, kiedy wnikam w tą przypowieść, to taka główna rzecz, gdybym miał to wyrazić jedną myślą, powiedziałbym to w taki sposób, że Królestwo Boże rozwija się w procesie wzrostu. To jest to, co Jezus chciał nam powiedzieć. Powiedział, że Królestwo Boże przychodzi jak ziarno i ono się rozwija, wzrasta. Jezus w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział i 20 wiersz, powiedział coś takiego. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Rzekł im, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. A więc to nie jest tak, na przykład jeżeli ze mną, ja bym po prostu teraz schował się za tutaj ten róg, wy nie widzicie mnie i nagle wchodzę i wy mówicie, o, teraz wszedł Mirek. Ale nie jest tak z Królestwem. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. W innej przypowieści Jezus powiedział, że z Królestwem Bożym jest tak, jak z ziarnem, który zasiał człowiek. I czy on śpi, czy coś robi, po prostu to ziarno pracuje i wzrasta. Wiecie, zastanawiałem się, ja nigdy nie widziałem tego momentu w życiu, jak z ziemi wychodzi jakieś zło. Widzieliście kiedyś ten moment? Tak, w telewizji, jak kamery były ustawione. Ale to są rzeczy, których nie zauważamy. Po prostu któregoś razu, jeżeli coś tam zasadziliśmy w doniczce, albo coś tam zasadziliśmy w ogrodzie, któregoś razu przychodzimy i patrzymy, jest. Nie wiedzieliśmy, jak to się stało, nie wiedzieliśmy tego momentu, jak to wyszło, po prostu przychodzimy, jest. Innym razem przychodzimy, patrzymy, już są jakieś pąki. Innym razem przychodzimy, patrzymy, jest owoc. My tego nie widzimy, jak to się dzieje. To nie jest dostrzegalne. I tak samo jest z Królestwem. To jest bardzo ważna prawda, którą potrzebujemy uchwycić. A więc Królestwo jest. Możemy powiedzieć? Królestwo jest. I trudno jest powiedzieć moment, kiedy, że jest taki kształt, że go nie ma i ono jest. Królestwo jest. Tylko to, co się dzieje, to zakres jego wpływu powiększa się. To jest tajemnica Królestwa. To jest tajemnica Królestwa. To Królestwo, tak jak mówił Jezus, ono posiada etapy wzrostu.
Końcowym uwieńczeniem tego etapu jest powrót króla. Tak? Ale to nie jest tak, że królestwo przyjdzie, kiedy przyjdzie Jezus po raz drugi. Ono jest, to królestwo. To królestwo jest. Ono ma etapy wzrostu, rozwija się, a finałem, czyli jakby tym pełnym plonem, pełnym owocem będzie to, kiedy król powróci, kiedy powróci Jezus. W tych przypowieściach Jezus powiedział, że królestwo rozwija się według takiej koncepcji. Od ziarna do owocu. A więc najpierw jest w postaci ziarna i później do owocu. To ziarno królestwa ma swoje DNA. Każde ziarno, które wzrasta, ma DNA i wydaje owoc stosownie do tego DNA, zgodnie z tym DNA. To ziarno ma swoje DNA, a tym DNA, ziarno królestwa, jest ofiara Jezusa na krzyżu. Jezus sam o sobie powiedział, że mówiąc o swojej śmierci, o swojej ofierze, też oddał to w tej postaci ziarna. Zobaczcie w Ewangelii Jana, 12 rozdział i 24 wiersz. Jezus powiedział w taki sposób, mówiąc o swojej śmierci. Powiedział tak: zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię i rozpoczął swoją służbę, powiedział coś takiego: oto wypełnił się czas, przybliżyło się królestwo, przyszło królestwo. Z tego powodu, że On przyszedł, w Nim było to życie królestwa, w Nim było to niebiańskie życie. On przyszedł i demonstrował królestwo poprzez zwycięstwo nad dziełami diabła. Przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. Przyszedł, aby przynieść ludziom uwolnienie. Przyszedł, aby przynieść ludziom przebaczenie grzechów. Przyszedł, aby przynieść pojednanie z Bogiem. Przyszedł, aby przynieść uzdrowienie. Wszystko, co wniósł diabeł, Jezus przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabła. To jest królestwo. Pewnego razu, kiedy On wygonił demona, ludzie zadali Mu pytanie, a nawet pewien zarzut, oskarżyli Go: On mocą Belzebuba wygania demony. Jezus odpowiedział odpowiednią rzecz, ale zakończył tą wypowiedź w taki sposób: jeżeli ja Duchem Bożym wyganiam demony, to oznacza, że przyszło już do was królestwo. Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego powrót do nieba, aby zapanować, objąć panowanie, i Jego powrót tutaj na ziemi jest tą istotą ziarna królestwa. To jest tym ziarnem królestwa, jak mówiliśmy, jest Słowo Boże. Słowo Ewangelii Królestwa. To ziarno jest zasiane w sercu człowieka. I to jest pierwszy obszar wzrostu królestwa. Tak jak mówiliśmy, królestwo rozwija się i ma różne fazy. My chcielibyśmy widzieć bardziej demonstrujące się królestwo, prawda? Ale widzicie, ten pierwszy obszar, gdzie królestwo się rozwija, to jest nasze serce. Nie ma przeskoczenia. Rozumiecie, o co chodzi? Tak. Między korzeniem a owocem jest cały proces. Tak, musi być to źdźbło, musi być dojrzewanie. To nie jest tak, że jest ziarno i nagle owoc. Jest cały proces. Nie można tego pominąć. A więc ta kluczowa przypowieść o królestwie zajmuje się wiarą w naszym sercu. Bo jeżeli nie ma wiary w naszym sercu, to jest to jedna z barier do tego, aby Królestwo Boże mogło się rozwijać. Nie ma przeskoczenia. A więc jest ten proces, jest ten etap, który Jezus w tych przypowieściach, to jest to, co do tej pory żeśmy odkryli, rozważając te przypowieści, że słowo musi być przyjęte do serca. A przeszkodą do tego jest brak wiary. I to jest ta przypowieść, która, ten obraz tej roli przy ziemi. Drugi etap jest to, że słowo musi zapuścić korzenie. A barierą do tego jest niestała wiara.
I to jest ten obraz tej gleby, czy tej roli, którą Jezus powiedział, że to są ci, którzy są zasiani na skale albo na opoce, czyli na twardym gruncie. Trzeci etap to jest to, że słowo wydaje owoc. Barierą jest niedojrzała wiara. To jest to, o czym tydzień temu mówiliśmy. I to jest obraz tego, co Jezus powiedział, że to jest ta ziemia, czy ta gleba, która ma ciernie. Ciernie zaduszają słowo i ono nie dochodzi do dojrzałości. Dzisiaj będziemy mówili o czwartej ziemi. To jest dobra gleba. Tak, żyzna gleba. Możemy powiedzieć dobra gleba, dobra ziemia. Możemy to powiedzieć? Posłuchajcie, niech to zabrzmi. Dobra ziemia. Dobra ziemia. Ta dobra ziemia, w tym, co Jezus powiedział w tej przypowieści, on ją jakąś określił. Powiedział tak, że jest to, są ci, którzy słuchają i rozumieją, że słuchają i przyjmują, że oni usłyszeli dobrym i szczerym sercem, że to są ci, którzy zachowali słowo i to są ci, którzy są wytrwali. To jest ta dobra ziemia, która wydaje plon, kiedy tam jest Słowo Boże zasiane, kiedy przyjęte jest Boże Słowo. Ale to jest to, na co chciałbym, żebyśmy dzisiaj poświęcili trochę uwagę. Widzimy, że ta dobra ziemia też jest różna. Dlatego, że z tej ziemi ta ziemia wydaje zraza różne plony. I zobaczmy Ewangelię Mateusza, 13 rozdział i 23 wiersz. Jezus już właśnie mówi o tej ostatniej dobrej glebie, mówi tak, a posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Ja myślę, że warto się nad tym zastanowić. Posłuchajcie, jest dobra ziemia, to oznacza, że te same ziarno do tej dobrej ziemi zostało zasiane. A jednak w jednym miejscu ten plon jest, tak jak tutaj Jezus mówi, stukrotny, w innym sześćdziesięciokrotny, a w innym trzydziestokrotny. A więc ta dobra ziemia, tą dobrą ziemię możemy też powiedzieć, że jest dobra, lepsza i najlepsza. Tak? Jaką byśmy chcieli być ziemią? Najlepszą. Wiecie, ja nie wierzę w to, tak jak już o tym mówiłem, że to działa na tej zasadzie, że my jesteśmy skazani na to, że ty już jesteś skazany na to, żeby być tą glebą przy drodze, albo że ty jesteś już skazany, żeby być tą ziemią, w której są ciernie. Nie, Jezus powiedział tą przypowieść po to, żebyśmy potrafili robić porządek w swoim życiu. Żeśmy odkryli, a może w moim życiu są jakieś ciernie i ja muszę zrobić porządek, bo to mi przeszkadza, żeby Słowo Boże we mnie dojrzało i żebym ja żył życiem wiary. Albo może, żebym odkrył, o, jest ze mną coś niedobrego, bo jestem niestały, kiedy przychodzą jakieś naciski albo jakieś problemy, to ja zmieniam, jestem zmienny w swojej wierze, nie mam stałej wiary i to nie może zapuścić korzenia. Taki jest cel przypowieści Jezusa. Nie po to, żeby wygłosić fatalistyczny sąd nad naszym życiem. I myślę, że też, jeżeli chodzi o tą dobrą ziemię, to nie jest tak, że o, ty już jesteś tą ziemią, która wyda 30% i tak musi być i koniec, nie masz szans. Nie, jest coś, na co, wiecie, zadają sobie pytanie, co decyduje o tym? Co decyduje o tym, że w jednym sercu albo w życiu jednego człowieka jest wydany ten 30-krotny plon, a w innym 100-krotny i tam 60-krotny? Oczywiście to jest przykładowo, bo te procenty mogą być różne. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać, to to, co jest miarą tego owocu? W jaki sposób to można zmierzyć? Tak, w jaki sposób to można mierzyć? Więc posłuchajcie, ja użyję bardzo prostych przykładów. Na przykład, a więc każdy z nas otrzymał to ziarno słowa. W życiu każdego z nas wyrosła wiara. I teraz przez tą wiarę my możemy mieć różne rezultaty.
Tak? Różne rezultaty. A więc co? Prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że Bóg dał mi możliwości i dał mi wszystkie środki do tego, żebym w przeciągu swojego życia przyprowadził do pojednania z Jezusem 30 osób. A przyprowadzam 10. Wydałem owoc? Wydałem, ale nie stukrotny. Ale nie stuprocentowy. Ja wiem, że to może brzmi naiwnie, ale to tylko po to, żebyśmy sobie potrafili uzmysłowić, że jest pewien 100% przeznaczenia w moim życiu i ja poprzez odpowiednie życie mogę osiągnąć te 100%, wypełnić całkowicie swoje przeznaczenie albo stopniowo. Albo na przykład Bóg mówi do mojego serca o tym, że On chce, żeby Kościół wzrósł do 300 osób i na koniec mojej służby Kościół ma 150. Wydałem owoc? W jakiej szczęści. W jakiej szczęści. A więc to, co jest tym owocem, to to, w jakim stopniu z tego, do czego Bóg mnie powołał i dał mi wiarę, ile ja z tego osiągnąłem w swoim życiu. A więc nie liczy się to, ile otrzymałem, ale w jakim stopniu to wykorzystałem. Jesteście ze mną? Tak. Nie liczy się to, ile otrzymałem, ale w jakim stopniu to wykorzystałem. Zobaczcie, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 47 i 48 wiersz. To jest zakończenie pewnej przypowieści. I ja na to zakończenie zwrócę uwagę, ponieważ tam są zawarte myśli, które jakby są spójne z tym, co dzisiaj odkrywamy. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 47 i 48 wiersz. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. I teraz jest tutaj ta zasada, myślę, że która obowiązuje w naszym życiu. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. A więc co jest miernikiem w moim życiu? Nie to, ile otrzymałem, prawda? Tylko co z tym zrobiłem? Bo zobaczcie, to jest miernik. To mówi Jezus w tej przypowieści. A ci, którzy niewiele otrzymali, oczekuje się od nich proporcjonalnie do tego, co otrzymali. O tym mówi przypowieść o talentach. Tak, jeden dostał, jak tam było? 10, drugi tam 5, ktoś inny chyba 3 czy 1, już nie pamiętam dokładnie, ale zobaczcie, że Jezus spojrzał na nich proporcjonalnie do tego, co otrzymali. Tak jest w życiu. Tak jest w życiu. A więc nie to, ile otrzymałem, ale to, co z tym zrobiłem. Tutaj jest mowa o człowieku, który znał wolę Pana. Czyli co to znaczy? Był świadomy, jakby przenosząc na taką zasadę, był świadomy powołania, jakie Bóg ma nad jego życiem. Dlaczego Bóg go powołał? Znał wolę Pana. I później, co na podstawie tego przygotował? Czyli to było kryterium oceny. Jaki wydał owoc na podstawie tego? W jakim stopniu użył tych wszystkich możliwości, jakie Bóg mu dał, żeby wypełnić wolę? Bo kiedy Bóg, widzicie, powołuje nas do czegoś, to również we wszystko w nas zaopatruje. Zobaczmy teraz przykład z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, od 11 do 27 wiersza. Ewangelia Łukasza 19, od 11 do 27. Dłuższy fragment i to jest przypowieść. I myślę, że tutaj też jest zawarta ta zasada, na którą dzisiaj chcę zwrócić uwagę. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo. Wiecie, dla mnie, ja jakoś tak zwracam uwagę na szczegóły. Jest powiedziane dodatkowo, czyli coś
ekstra. Coś ekstra. A dlatego im powiedział te coś ekstra, bo była taka potrzeba. Spojrzał na nich i powiedział tak, no nie wszystko oni jeszcze kapują, muszę im jeszcze coś ekstra powiedzieć. A czego nie kapowali? No co i czego nie kapowali? A, bo dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Czyli co się stało? Nie za bardzo łapali, jak to jest z tym Królestwem Bożym. Powiedział im przypowieść, tak? O ziarnie, o czterech glebach, oni to wszystko wysłuchali, ale spojrzał na nich i mówi, no nie, oni myślą, że kiedy wejdę do Jerozolimy, to Królestwo Boże się objawi. Więc coś ekstra, muszę im powiedzieć dodatkowo, może załapią. Jaka to jest przypowieść? Czyli on wyjaśnia tą rzeczywistość królestwa. Jak to jest? Więc słuchamy, czytamy w wierszu 12. Rzekł więc pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on objąwszy królowanie powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo, dobry, przeto, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. Rzekł do niego, także i ty, bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiek surowy, bierzesz, czego nie położyłeś, żniesz, czego nie posiałeś, że się do niego na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo, jaki tam jest napisane, zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma 10 min. I ty, tutaj się teraz włącza myślenie janosikowe, jak ja to mówię, mówiłem o tym. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. To jest, czy co my myślimy? To jest nie fair. On ma już 10 i jeszcze tą jedną minę mu dajemy? A co odpowiedział Jezus? Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma i to, co ma, będzie odebrane. Ta sama zasada, to o tej samej zasadzie Jezus mówił, kiedy mówił o tej przypowieści. Pamiętacie o tym? Ta sama zasada, każdy, kto ma, temu będzie dane. A więc widzicie, my musimy jeszcze, żeby mieć jakby pełny obraz, 27 wiersz, ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Nie będziemy zajmować się tymi nieprzyjaciółmi dzisiaj, tylko zajmiemy się tymi, którzy otrzymali, każdy otrzymał minę. Co to znaczy? Każdy otrzymał takie same możliwości. Tak? Troszkę inaczej tutaj jest oddane niż tych przypowieści o talentach, bo tam różne były, a więc Jezus tam inną prawdę chce pokazać, ale tutaj pokazuje tak. Każdy otrzymał taką samą możliwość. Czyli to tak jakbyśmy powiedzieli, do każdego serca wpadło to samo ziarno, ale wydał różny plon. A więc co Jezus nam mówi tutaj o tej przypowieści? Po pierwsze, Jezus mówi uczniom, którzy myślą, że królestwo ma się objawić, mówi tak. W tej przypowieści, ja odejdę, aby objąć królowanie. Królestwo Boże jeszcze teraz się nie objawi. Ja odejdę, aby objąć panowanie. Ten inny kraj, gdzie król jedzie objąć panowanie, to jest niebo, do którego powróci Jezus, aby tam zasiąść na tronie. Ale co teraz tutaj na ziemi?
Co się dzieje z królestwem na ziemi? Oto co on robi z tym królestwem, czyli z tym swoim dobrem na ziemi? On odpowiedzialność za ten ziemski wymiar przekazuje swoim sługom. Zgodzicie się ze mną? Mówi, ja idę objąć panowanie, ale teraz tu, na ziemi, jeżeli chodzi o rozwój mojego królestwa, ja przekazuję wam. Wy jesteście teraz odpowiedzialni za to. W jaki sposób? No obrazem są tego, że każdy otrzymał po jakiejś monecie. Mina się ona tutaj nazywa. A więc ta moneta jest Bożym kapitałem, Bożym depozytem, który otrzymujemy po to, aby nim zarządzać, żeby przynieść owoc dla królestwa. Kiedy król przyjeżdża, kiedy on powróci, każdy zostanie oceniony na podstawie tego, jaki przyniósł owoc albo zysk. Posłuchajcie, może nie za bardzo jesteśmy oswojeni z tą myślą, ale Bóg jest nastawiony na owoc. Mówiąc inaczej, językiem ekonomicznym, Bóg jest nastawiony na zysk. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mocno zasiał. Rozumiecie? On zainwestował. On zainwestował. On zainwestował. Zainwestował to, co najcenniejszego, zasiał swoje życie w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I myślę, że to jest jedno z wyzwań, z którymi musimy uporać się w swoim życiu, polegające na tym, że Bóg oczekuje owocu. On jest na to nastawiony. Każdy jest odpowiedzialny za zarządzanie tym, co otrzymał od Boga. Jest takie słowo w Biblii, teraz już nie jest popularne, to znaczy ze względu może innego słowa się używa, ale w Biblii występuje takie słowo szafowanie. Albo inaczej być szafarzem. Kto to jest? To jest ktoś, kto zarządza powierzonym dobrem. Każdy zda sprawę ze swojego zarządzania przy powrocie króla. I każdy odpowiednio zostanie oceniony. A więc to, co robię ze swoim życiem po otrzymaniu łaski, ma wpływ na moją wieczność. Tak, usłyszeliście to? To, co robię ze swoim życiem po otrzymaniu łaski, ma wpływ na moją wieczność. Posłuchajcie. Wyobraźmy sobie dwa typy chrześcijan. Jeden i drugi został zbawiony przez łaskę. Przyjął przebaczenie grzechów. Został pojednany z Bogiem. Jeden oddaje swoje życie dla rozwoju królestwa. Poświęca się. Ponosi cenę. Płaci cenę za to. Znosi trudności. Znosi przeciwności. Drugi jest krytyczny. Krytykuje, osądza, jest leniwy. Teraz przychodzi właściciel, król. Wiecie, ja się nie wypowiadam w kwestii tym, czy on będzie zbawiony, czy nie. To jest temat do rozważenia, ale wypowiadam się w kwestii tej, że jego pozycja w Królestwie Bożym będzie uzależniona od tego. Bo zobaczcie, ten, który przyniósł 10 min, co się stało? Zarządzaj 10 miastami. Ten, który nic nie przyniósł, Jezus powiedział, jesteś złym sługą, zabieram ci to masz, czyli tracisz to, co masz i oddaję temu, który przyniósł największy owoc. Dlaczego? Dlatego, że on przyniesie największy owoc. To jest Boży sposób myślenia. Posłuchajcie. Nie jesteśmy oswojeni z tym sposobem myślenia. Ale ta przypowieść prowadzi nas do takiego, jakby konfrontuje nasz sposób myślenia. Więc łaska, dary, możliwości, jakie otrzymuję, nie są gwarancją, tylko są możliwością dla mnie. Jest to zrozumiałe? To jest możliwość, jaką Bóg mi daje.
Ja nie zostanę oceniony na podstawie, ile łaski przyjąłem, tylko na podstawie tego, jak tą łaskę wykorzystałem w swoim życiu. Co ja zrobiłem ze swoim życiem? Moja nagroda jest od tego uzależniona. A więc co decyduje o tym, jaki procent, jeżeli już jestem dobrą glebą, jaki procent owocu wydam? To jedno słowo, szafarstwo. Jakim jestem szafarzem? Jakim jestem szafarzem? Więc pozwólcie, że na koniec powiem kilka myśli, czym charakteryzuje się szafarz. I chciałbym poprzez to, widzicie, skonfrontować swój sposób myślenia i wasz sposób myślenia poprzez Słowo Boże w tym znaczeniu, czy odkrywasz w sobie mentalność szafarza. Jak myślisz o sobie, jak siebie spostrzegasz. Bo to decyduje o tym, jaki wydasz owoc, jaki wydam owoc. Pierwsza rzecz. Szafarz nie uważa się za właściciela. To nie jest właściciel. On nie myśli w swoim życiu w kategoriach moje. Widzicie, teraz jest reklama pewnego banku i reklama ta opiera się na tym stwierdzeniu moje. Może słyszeliście? Moje miasto, moje tam, załóżmy, moi znajomi, moje i na końcu moje konto. I to się opiera na tym słowie moje. Szafarz nie myśli w kategoriach moje. Szafarz myśli w kategoriach twoje. Wszystko, co mam, Jezus powiedział nawet, nie Jezus, tylko Paweł napisał, wy nawet sami nie należycie do siebie. Prawda? Znajdujemy to w Słowie Bożym? Nie należysz do siebie. Dlaczego? Dlatego, że zostałeś drogo kupiony. A więc ja nawet nie mogę myśleć w kategoriach w taki sposób, no ja zolę na siebie, tutaj jest moje życie, to jest moje, są moje pieniądze, to jest moja żona, to jest mój dom, to jest mój samochód, to jest moje, jeżeli mówię moje, to w znaczeniu to jest moja odpowiedzialność. To jest moja odpowiedzialność. A więc ja spostrzegam, nie jestem właścicielem. Nie jestem właścicielem samego siebie. Nie jestem właścicielem swojej rodziny. Nie jestem właścicielem też relacji swoich. To wszystko jest Boże wyposażenie, które Bóg mi dał, abym wydał owoc. Nie jestem właścicielem swoich finansów. Co by na to? Tak? Zgadzacie? Dlatego widzicie, dla mnie to przemawia, że w Biblii nie jest napisane daj dziesięcinę, tylko oddaj dziesięcinę. Bo ja nic nie daję. Zgodzicie się ze mną? Ja nic nie daję, bo ja otrzymałem. Jeżeli myślę jak szafarz, to ja nie myślę w kategoriach ja daję. Ja oddaję, bo ja otrzymałem. Ja zarządzam we właściwy sposób. Szafarz posiada poczucie odpowiedzialności. On jest odpowiedzialny. Ze swoim robię, co chcę. Bo to jest moje, tak? Słyszeliście? Nieraz takie, mieliście taką sytuację, chcesz z nim o czymś porozmawiać, a co się ty wtrącasz? To jest moje życie. To jest moja sprawa. A co cię to interesuje? To jest moje. Prawda? Ale szafarz myśli inaczej. On nie myśli w tym znaczeniu moje i nikt się nie wtrąca, tylko myśli jestem odpowiedzialny za to, co mi powierzono. Jestem odpowiedzialny przed właścicielem. Jeżeli Jezus jest moim Panem i On jest moim Królem i to jest ta idea Królestwa. Wiecie, na czym ona polega? Na tym etapie, że ja myślę, że On jest Królem, a ja we wszystkim Mu jestem poddany. Powiecie amen czy co? Tak. We wszystkim. Ale we wszystkim to ja nie mam na myśli tutaj po prostu serca. Ale wszystko w moim życiu jest królestwem, jest częścią królestwa. Jest częścią królestwa. Moja odpowiedzialność polega na zarządzaniu tym w taki sposób, żeby to przyniosło owoc. Posłuchajcie, szafarz myśli o zysku dla swojego Pana.
Wiecie dlaczego? Dlatego, że on również wie, że od zysku Pana zależy jego zysk. Czyli jego przyszłość. Jego przyszłość jest uzależniona od tego, jak będzie się powodziło tutaj mojemu Panowi. Moja przyszłość, moje życie, moje bezpieczeństwo, całe moje jestestwo jest, ja mam bezpieczeństwo nie w swoim zabezpieczeniu, ale w tym, że ja szukam królestwa, ponieważ tam jest moje bezpieczeństwo i to jest moje źródło. Szukajcie najpierw królestwa, a będzie wam wszystko inne będzie dodane. Tam znajduję to, w szukaniu królestwa. Słyszałem kiedyś taką historię. I myślę, że ją opowiadałem, ale to było bardzo dawno, mam takie wrażenie, więc ją opowiem. To jest oczywiście nieprawdziwa historia, przykład. Pewien bogaty człowiek wynajął pracownika, budowlańca i mówi, posłuchaj, masz tutaj taki to a taki kapitał i chcę, żebyś zbudował dobry dom. I nie musisz się ze mną tam po prostu, to wszystko, co ci daję, jest do twojej dyspozycji. No ale wiecie, jak ten budowlaniec mówi, może na czymś zaoszczędzę i pozyskam dla siebie. Więc po co taki silny beton? Zaoszczędzę na tej stali, kasę zaoszczędzę. Po co budować ten po prostu z takich dobrych materiałów? Tutaj damy te po prostu jakieś takie wybrakowane po promocji, zaoszczędzę, będę miał dla siebie. Okna? A po co te drewniane, takie najwyższej klasy? Dam to jakieś tam z odzysku. I tak po prostu zbudował cały dom. Przychodził właściciel, ten mówi, oto twój dom, daję mu kluczyki. A ten mu oddaje klucze od domu, mówi, to dla ciebie. Widzicie? Nasza jakość naszego życia jest uzależniona od tego, w jakim stopniu jesteśmy oddani dla Królestwa. Jakość naszego życia tutaj na ziemi, jakość naszego życia wieczności jest oddana od tego, w jakim stopniu jesteśmy oddani dla Królestwa. Co człowiek sieje, to będzie żął. Zasada Królestwa. Posłuchajcie, to jest ta zasada, myślę, którą Jezus poświęcił tyle czasu, żebyśmy ją odkryli, też po to, żebyśmy nie mieli mylnych wyobrażeń w swoim życiu. Fałszywych wyobrażeń w swoim życiu. Posłuchajcie, zrobię taką wycieczkę, tak? Robimy seminarium tutaj dla małżeństw. Ja wiem, że każdy z nas chciałby mieć dobre życie w małżeństwie. Ale podstawowa jest taka rzecz. Ja nie mogę swojego małżeństwa traktować jako moje, ale że jest to część królestwa. To jest część królestwa. Ja potrzebuję szukać Bożego porządku i Bożej jakości w swoim małżeństwie. Jeżeli sobie siedzisz i myślisz, a co oni będą się wtrącać w moje życie i mówisz mi, jak żyć? Jeżeli myślisz w kategoriach moje, proszę bardzo. Ale jeżeli po prostu myślisz i szukasz, ja jestem odpowiedzialny, bo to jest część Królestwa, to jest część tego, co dał mi Jezus. Co dał mi Jezus. Co mam od Boga. Wszystko, w każdej dziedzinie. I nasze życie jest od tego uzależnione. Jesteśmy, nasze życie od tego jest, że nasza przyszłość polega od naszego oddania Panu i Jego Królestwu. To jest prawda, z którą wierzę, Duch Święty chce nas dzisiaj skonfrontować. Jeszcze mam wrażenie, że dzisiaj w Kościele nawet myślimy moje zbawienie. Kto się coś będzie tam wtrącał, to jest moje zbawienie. Jak możemy tak myśleć? Wiecie, to nie jest moje zbawienie, to jest moje zwiedzenie. To jest moje zwiedzenie. Jeżeli myślę w kategoriach moje, ja jestem odpowiedzialny za to, co Bóg mi dał.
Jestem odpowiedzialny za to, co Bóg mi powierzył. Jestem za to odpowiedzialny. A więc dzisiaj chciałbym zadać pytanie Tobie i sobie oczywiście. Musimy wiedzieć, że jako szafarze zdamy z tego sprawę. Musimy mieć poczucie odpowiedzialności. Wiecie, w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział i 2 wiersz, tylko wam przeczytam fragment tej przypowieści, króciutką część zdania, które brzmi: zdaj sprawę z twojego szafarstwa. Wiecie, że usłyszymy to? Usłyszymy to. To jest właśnie to, co się stanie z każdym z nas, kiedy przyjdziemy do Jezusa, albo kiedy On powróci jako Król. To wiecie, tak jak wezwał tych 10, którym dał minę, mówi: słuchajcie, panowie, rozliczmy się teraz. Zdajcie sprawę ze swojego szafarstwa. Co żeście wnieśli w moje królestwo? Jak żyliście? Jakie oddaliście? Czy żyliście tym życiem wiary? Czy staliście tym życiem wiary? Czy Królestwo Boże było dla was nadrzędnym celem w życiu? Czy myśleliście w taki sposób, że traktowaliście swoje życie jako po prostu depozyt, jaki dałem wam, abyście wydali owoc? Za kogo się uważasz? Za właściciela czy szafarza? Chciałbym, żeby dzisiaj się nad tym zastanowili. Żebyś pomyślał o tym. Jaka jest mentalność w tobie? Jaka jest mentalność we mnie? Czy ja myślę o sobie jako o właścicielu, czy o tym jako szafarzu? Czy jestem dobrym szafarzem? Zdaję sprawę ze swojego szafarstwa. Czy jestem dobrym szafarzem? Od tego zależy plon w moim życiu. Powstańmy do modlitwy. Aleluja. Dzięki Ci, Jezu.